klimacik. Tak zwany klimacik. Na jakim jesteśmy etapie? Zaczniemy sobie chyba z leceniami kilkoma. Ja mam skończone. Gdzie jest ta typiara? Jak ona się nazywała? Regina Jones. Widzowie, walimy kontrakty Reginy Jones. Kończymy. Mi został jeden wątek do skończenia. Czerwony wieś, tak naprawdę. This quest point of no return. Ty, patrz, co tu się może kryć? Co to jest? Co to jest stare zaznaczone? Dobra, chuj w to, walimy Reginę. Let's go, na jakie auto wsiadamy? Apollo, coś nowego może. Coś nowego. Jaką mamy? Outlaw! Mamy noc. Ja bym pojechał czymś. To, Cthulhu. Chyba najbardziej pasuje do klimatu. Okej, muszę grę przyciszyć, bo chyba Dominisa ją za bardzo podbiłem. No ale muza, no to nie jest ta muza, no kurwa, ja mam do tego jechać, stary. Jak ja miałbym do takiej muzy, chłopie, jechać walczyć z cyberprzestępczością, kurwa. Wszystko jest zalane krwią, brudem, narkotykami, cyberpsychozą, czy obecną seksualizacją. To tu trzeba przykurwić fest w radio. Ej, sorry, muszę otworzyć balkon, widzowie, bo... To co mi się dzieje w pokoju? To jest taki cyberblender. Dymy fest są. To jeszcze nie jest to radio. Ritual. O, tak! Okay, mam coś błędnego zaznaczone. Jedziemy, chłopie, ścinać łby. Co jest, kurwa, z tym zaznaczeniem? Dobra, dawaj tu, znajdę to po drodze. No nie, no jak ty jeździsz, babo? Chłopie, Punisher tego miasta ci musi ukarać za chujową jazdę autem. Dlaczego ja? Essa. Jednak gwiazdka. Potrzebne wsparcie w Haywood. Dzień jak co dzień. Przyjąłem. Ale mi się podobają wnętrze tych aut, nie? Chłopie, jakby... Dlaczego tanie auta tak nie mogą wyglądać? Dlaczego auta za 10 tysięcy złotych nie mogą mieć fajnych LEDów wewnątrz? Przecież LEDy są giga tanie. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Podejrzany urwał się patrolom. Wznowić poszukiwania. Czołówa, ale spokojnie, mam szep w głowie, który ból redukuje. Nie, to jednak tam było. Essa. Ja muszę podłączyć na następny stream do tego... Do wszystkich zaangażowanych jednostek w sektorze spokojnie. Nie, no, no patrz co robią! Ja muszę podłączyć na następny stream kierownicę normalnie. Po kolejnej misji robimy challenge jeżdżenia zgodnie z przepisami prawa. I nie spowodowania żadnego wypadku. Kilometr do celu. Będzie ciężko, ale damy radę. na jakim ten, na jakiej stacji Samurai leci? Chyba na kilku, nie? Ale to nie leci na Mororok? Na Mororok, dobra, dajemy na Mororoka.
Ja bym sobie posyłał. Can you feel it? Powinien być taki wszczep w cyberpunku, który działałby jak całe kreacje postaci Lobo w komiksie. Czyli, że masz wszczep, który daje ci na przykład zwiększoną brutalność, więc po strzałach w ludzi na przykład zaczynają wybuchać. Ale przez cały gameplay leci ci heavy metal we łbie i nie możesz tego wyeliminować. I to by działało na zasadzie takiego Dark Edge z... Z Baldur's Gate'a. Z prywatnej sieci Jotaro. Dowiedzieliśmy się, kto dostarczał mu ludzi do tych jego To by była pierwsza rzecz, którą bym to montował do łba. Handlarz żywym towarem. Sprawdzisz ten temat? Załączam dobrze, szczegóły. Sprawdzamy temat, Regina. Gitara siema. O ty gwarił, typo... Aż co? Chłopaki, mam dla was złą wiadomość. Ja zbyt prosto rozwiązuję problemy. No to strzelam! Macie jest soko! Zniszczę cię! Granat? No i pięknie latają te kończyny. Hej, strzela dalej we mnie. Let's go, pyk! Dosiad typa. Finito, boom! Essa, headshot! Tarcza szmato! Strzelanie w nieżyjących ludzi na ziemi i rozwalanie głów shotgunem. Essa. To jest ktoś się pytał ostatnio na streamie, że musi na Wikipedii uzupełnić, czym jest Essa. To najlepiej by było chyba po prostu linka do tego zostawić, nie? O, tu jeszcze ktoś ma głowę pełną. Boom. Już nie ma. A nogę można odstrzelić? No i to mi się podoba. Opuść teren. Ty, to szybka akcja była. Jay-Han nie żyje? Myślałam, że nic mi dzisiaj nie poprawi humoru, a tu pro. Dobra, zmieniamy auto. Co odpalamy? Może motor? O, Avenger, on świetnie wygląda. Przepisowo, dobra. Do kolejnego kontraktu walimy challenge. Mam nadzieję, że jest blisko. Gdzie jest kolejny kontrakt? Stary, gdzie jest kolejny kontrakt? Widzicie gdzieś kolejny kontrakt? Nie ma go jeszcze. Dobra, to walniemy jakąś side misję. Żeby nie było, że jadę na siłę blisko, to pojedziemy sobie... O tu, nie, bo to jest komu bije dzwon, to jest las, że tu jedziemy. Teraz full przepisowo, zielone. Jechano. Gdzie mam skręcić? Na górę tu. To jest samuraj już, nie? Ta. Chyba pod prąd wjechałem. A to nie jest istotne. Nikogo nie było, także jest okej. Zielone. Żadnej słuczki jak na razie. Czerwone. Pyk. Wjeżdżam przed typa, wyprzedzam go, bo mnie prawa nie obowiązują w tym mieście. Tu zwolni. Jakbym na analogach jeździł, to mógłbym fajnie sobie dobierać prędkość jazdy, nie? Ja na klawiaturze niestety to muszę maszować lekko. Jaki kierunkowskaz, stary, jak jeżdżę pod rubą BM-ki? To auto ma wymontowane kierunkowskazy, żeby mnie nawet nie kusiło przez przypadek.
A mi się światło automatycznie na zielony zmieniało, jak zawsze jestem blisko. To jest takie zajebiste. Skrzyżowanie. Bez gitara. Zacznij hamować. To jest projekt Red, ale dymy były. Dymy fest, nie? Nie wierzę w to. No to masno. Dymy muszą być zawsze na streamie. Ty, tego czacie chyba dzisiaj nie spodziewaliście, nie? Ja też nie. No, to była potężna streamerska interakcja, która przygnęła dewelopera na czat. Tak być powinno. Znam miasto, wiem, że są korki, no, tak jest. Czekaj, czekaj! Ja cię znam! Byłeś w naszym obozie, Walde Kaldos. Wołają cię V. Co nie? Zgadza się. Ludologiczna essa, dzięki Siemko za zgiftowanie suba, let's go! Ty, co on powiedział? Bo się całkowicie wyłączyłem. To teraz pogadajmy o Wiedźminie, oj tak. Dobra, mam 20. Nie, poziom. Jestem tu przez przypadek. A czemu ktoś miałby po mnie dzwonić, ha? Karol i Cassidy, ich no to prawda, widzowie mają rację. Mi niestety nie jest po drodze z tym, z Wiedźminem. Ale? Kurwa, to za długo trwa. Coś jest nie tak. Wiedźmin to taki mem u mnie na kanale, bo bardzo nie lubię tego świata. Przejdę się tam. Sprawdzę, czy ale wszystko, gramy okay. W Cybera, nie? Więc nie musimy czekaj, poruszyć Wiedźmina na siłę. Wkurwić, żeby... Pilnuj wejścia. Okej, okay. Podejdź bliżej, sprawdź, co się dzieje. Widzowie, to są bardzo krótkie, nie? Takie questy. Teraz będą 5-10-minutowe questy. Chcieli. Sprawdź, co się dzieje, no. Czyli utknij głowy ludziom. I shotgun. Essa. Ej, ja tym shotgunem zadaję gigant damage. Ja nie mam żadnego perka. Za głośno jest gra nadal, coś bełbie mi ten. Ja nie mam żadnych perków shotguna. Może ja faktycznie powinienem do takiego close combatu zainwestować coś w shotguna, tylko że on też zużywa staminę, dokładnie. On mi pół paska staminy zużywa. To nie będę mógł regać staminy za pomocą zmiany broni. Chciałem dobrze. Mhm. Ciekawe, dobrze co by się chciałem. Stało, gdybyś chciał źle. Otwórz chłopakowi. Wyszło jak no, wyszło, dzisiaj jest crossover epizod. Wlazłeś do paszczy lwa, żeby nam pomóc. Bezinteresownie. To rzadkie. Rozumiesz? Cholernie rzadkie. Dla mnie ważniejsze od pieniędzy. Które i tak sobie weźmiemy. Dzięki za wszystko. I do zobaczenia. Tyle? Chyba tyle. Essa. Dobra, gitara siema. Ile jest tych questów? Kolejny. Ja przed wyjściem dodatku ja robię wszystkie, nie? Dawaj muzę. Jakie radio teraz? Nie, ja mam lepszy pomysł. Zmiana auta. Robimy teraz... Chłop ze starym na... Kurwa, co się dzieje? Dobra, na szczęście mam kamerę we łbie i to wszystko zostało nagrane. A robiłem widzowie teraz tak. Całkowicie zmiana klimatu. Po pierwsze, zmiana na dzień. Przewin czas. Do wieczora. Może szybciej? Mogę skipnąć? Oczywiście, że nie mogę skipnąć. Ja teraz potrzebuję meksykański filtr. Nie mam meksykańskiego filtru. To może poranek. Zmiana auta na... Cabrio.
i latynoska muzyka. Ja już czuję klimat kolejnej misji Pendejo. Mam spore cojones. Ej, jest nowe radio, jego nie było wczoraj, nie? Darkstar też jest nowy. Jak wy mi mówiliście, że w update'cie są nowe radia, body hit to będzie takie, nie? O. O, to jest to. To jest... Jedziesz w złotym kabriolecie, który ma 6 opon. Masz szczepy w złotych zębów, dzięki którym nigdy nie czujesz bólu jedząc lody. Twoja laska jest zrobiona w 60% z metalu. Dzięki temu za każdym razem boisz się, że wyrwie ci fiuta, jak wchodzicie w jakąkolwiek interakcję. Ale co dla ciebie? Dobre. Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Spelunki manki. Calavera. Dawaj, procenty. Procenty brzmią dobrze. Wezmę calaverę. Ja nie wiem, czy on wygadacie, że moja postać wygląda jak dobrodziej. Wyskuliwa napad! Ty, cwaniura przy ladzie, morda w kubeł i ręce do góry! Żebym widział nadgarstki! A reszta siedzi lubisz i nawet dźwięk nie... dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniacz słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli. Do mnie się tak stary nie gada, nie? No, dokładnie, nie wiesz, z kim zadzierasz. Jeszcze żyjesz. Co, kurwa? Znowu jakieś żarciki? Nie umiesz właściwie ocenić przeciwnika, co? Spotkałem paru takich jak ty. Wszyscy gryzą piach. Nie ocenili mnie właściwie. Blefujesz. Nie nabierzesz mnie. Zadawałem się z Maelstromem i Arasaką. Zaraz mu chyba załaduję 12 mm w grdykę i odpalę spust. Dokładnie. Rozumiesz? Kurwa. Wynosimy się! Ty Beskitu, przygadałem typa, nie? Tyle lat spokoju. Co ty gadasz? Chłopaki z Sixth Street przysnęli, czy co? Nie, brakowało mi tutaj nieuzasadnionej brutalności. Na koszt firmy. Dobra, dawaj. Napiłbym się czegoś. Jak Polak! Co dla ciebie? Jak za darmo to muszę wziąć. Kofeina, prezenty? Za darmo mogę... Ej, mogę wziąć wszystko za darmo? Ej, patrz. Poczekaj, to jest wszystko za darmo. Ty mówisz, że mi da za darmo, a ja wezmę 12 piw za darmo. Szybkość poruszania się. 5 do max zdrowia na 10 minut. Patrz, 10 za darmo, essa. Dobra, to jak stawia, to ja wezmę tak. Wezmę 10 jedzenia, 12 piwek, kolejne 12 stoutów, 12 lagerów wezmę, 12 bumelantów, 12 coli cytrusowej, 12 coli bez cukru, 12 coli limonkowej, Easy Beefa wezmę też 12, 12 kolejnych puszek. Ej, no sorry, no nie mogę się powstrzymać, ja mam polską krew w sobie, no jak dają coś za darmo, to biorę, nie? Saint Russo, spelunki manki, essa, dobra, dziękuję. To była fajna interakcja, stary. I teraz mu to sprzedam. Patrz. Napiłbym się czegoś. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Nie pierdol, że ja tu mu mogę sprzedać teraz. Tak. A, to jest nic nie warte. Ale to nie jest istotne, że to jest nic nie warte. A to w ogóle cokolwiek waży? Nie, to chyba nic nie waży. To chyba nic nie waży. Dobra, teraz te strzelby posprzedaję. Kurwa, ja sprzedaję? A nie, bo ty psiano już nie ma. A gdyby można było tak od tego... Spokojnie, gra mnie uratowała, jest git. Poza tym jej tak... Ej, a gdzie się kupuje chaty? Jak ja mogę... Bo już wczoraj streamowałem, to mi nikt nie był w stanie udzielić tej odpowiedzi. Ja mam kupione wszystkie auta, ja mogę gdzieś kupić chaty jeszcze? Jest jakieś takie miejsce, w które podjeżdżasz i kupujesz chaty, czy nie? Zadanie poboczne. Nadal nie mam...
W chacie z kompa kupujesz. Dobra, to jadę do chaty na przegląd chat. Mieszkanie, let's go. Jeźdź po białym, jeźdź po białym. No to jest totalnie wolne. Czujecie czat takie meksykańskie auta? Czemu się nie produkuje aut w złotym kolorze? Przecież one przepięknie, kurwa, wyglądają. Topie Santa Muerte, nie? Somos la Muerte, nie wiem, powiem, co to znaczy. Jak miałbym takie meksykańskie auto, wiecie, co bym sobie na nim napisał? Las Maquinas de la Muerte. Wiecie, co to znaczy, czy nie? Jesteśmy śmiercią. Skurwa, cytat z płyty KNZ, widzowie. Z 2001 chyba. On oznacza maszyny do zabijania ludzi. Las Maquinas de la Muerte. Znaczy tam chyba w sumie nie ma nic o ludziach. To są po prostu maszyny do zabijania. Jak był film Death Proof. O, to jest zajebiste mieszkanko. To jest chyba moje ulubione mieszkanko. Na neta. Net, sieć, autofixor, głosuj na Paraleza, newsy. Ty, ktoś dzwoni. Kerry? Johnny? Tym razem V. Rozczarowany? Kurwa, wybacz, nie do końca wiem, jak ten wasz cyrk działa. Mówiliście, że to jest fajny gaci wątek, nie? Na koniec. Masz sprawę, Kerry? Robotę. Chyba w takim razie idealną dla ciebie. Ruch Grey Malagra, bądź tam nad ranem. Pogadamy. W porządku. Jest? Ja go nie widziałem. To jest jedyny wątek z gry, którego nigdy nie skończyłem. Okej. Okay. Delamain. Weldon Holt. To będzie to? Nie ma neta. Autofixer. Gdzie się te kurwa auta kupuje? Te... Newsy? No nie newsy. Autofixer, nie sport. To jest strona do głosowania, tak. Trzymaj się, Barry Lider, zasoba petycja. Delamain, to przecież są taksówki. Holt nie działa. Mieszkanie kupujesz tam, gdzie znajduje się mieszkanie. Stary, to mi giga mało mówi, nie? W głównym mieszkaniu. Aha! Widzicie, jedno słowo, jak dużo zmienia. Nie, to mieszkanie jest takie giga zajebiste. Strasznie lubię takie wysokie sufity. To wygląda tak, kurwa, dobrze. Tylko ja na przykład u siebie, jak siedzę na drugim piętrze, to nie mogę popatrzeć z balkonu w dół, nie? Nie wiem, czy to jest lęk wysokości. Tylko wiecie, co jest najlepsze? Ja się nie boję wysokości. Ja mogę popatrzeć w dół. Wiecie, czego ja się boję? Że ja wyskoczę. Ja mam taki Call of the Void, jak jestem na wysokości, że mam dwie myśli. Albo samemu skoczyć, albo trzymać telefon i pierdolnąć telefonem w dół, nie? Ja nie mam takiego lęku, że boję się o, ale wysoko. Tylko ja się boję o, ale jestem debilem, zaraz skoczę. Dlatego unikam wysokości. I to się, to ma nazwę, no nie? To w psychologii to się nazywa Call of the Void. To jest totalna cyberpsychoza. I to się bierze z tego, że... Masz bardzo duży strach przed utraceniem rzeczy, nad którymi ci zależy, nie? Ja byłem u psychologa z tym kiedyś, bo serio, już się bałem, że mi coś na łeb siada totalnie. Wiecie, to nie jest proste żyć z czymś takim. Ja jak trzymam ostry przedmiot, na przykład biorę nóż, no nie? Nie wiem, mam scyzoryk i jak jego sobie wezmę, to pierwsze co? To myślę, że sobie oko wydłubać. I myślę, i siedzę ty, a jak sobie wbił to szybko w oko, nie? I sobie oko podziobał albo wydłubał oko, ale bym się skaleczył, nie? I ja naprawdę miałem taki etap w życiu, gdzie mi się to bardzo, ale to bardzo mocno nasiliło. Na przykład jak jadę autem po autostradzie, to myślę, żeby się w tira wpierdolić na czołówkę.
ja już na pewnym etapie serio bałem się, że mi coś tak nie styka, że zrobię coś takiego. Poszedłem z tym do psychologa i okazało się, że to jest nerwica natręt. Wiecie, o nerwicy natręt, czyli OCD. Bardzo często mówi się w zupełnie innym przypadku, typu, nie wiem, sprawdzanie, czy są gdzieś mieszkanie. I to też ma na to przełożenie. Ale ja na przykład z uwagi na OCD, ja maniakalnie ręce myję. Jak mi się tylko minimalnie ręce jakoś kleją, albo coś takiego, ja muszę się umyć, nie? Ale to najgorszy jest ten element z Call of the Voidem. Ale to na przykład matki mają bardzo podobno często to z dziećmi, że jak mają świeżo narodzone dziecko, trzymają dziecko na ręce, na rękach, to myślą, żeby na przykład cisnąć tym dzieckiem w ziemię, albo żeby je udusić, albo żeby mu złamać kręgosłup. I to jest pojebane, ale tak jakby Call of the Void jest już w miarę dokładnie zbadany i to się najczęściej bierze z dużego przywiązania do danej rzeczy i z strachu przed stratą czegoś, no nie? Więc matki, które tak myślą, one myślą tak w taki sposób, bo im bardzo zależy na tych dzieciach, nie? Nie, to jeszcze nie jest dodatek. Za 2 godziny jest dodatek? Chyba ta. Czego się gapisz? Zabieraj się stąd, ale już! Czekaj, spotkaj się. Co jest? Ej, ja przyjechałem, tu miałem oznaczonego tu questa i mnie nagle poprowadziło gdzie indziej, o co chodzi? A jest. Sprawiedliwości staje się zadość. A co? Chcesz się bawić w obrońcę? Nie znam go. Chuj mnie obchodzi. To czego dupę zawracasz? Powiem więcej o tym. Lubię wiedzieć, co się dzieje w mieście. Czemu koleś w garniturze za parę tysi dostaje wpierdol od krawężnika? Rzadki widok, przyznasz. Wpakował dziewczynę w śpiączkę. Córka kolegi. Lewe dragi czy czarny braindance? To drugie. Na moje oko koleś jest menedżerem średniego szczebla. No i? Jego firma wam tego nie wybaczy. Ściągną dane z biomonitora tego typa i was znajdą. A potem odstrzelą. Myślisz, że tego nie wiem? Jebane korposy, kurwa. Święte krowy pod krawatem. Ale ja mu nie odpuszczę. Nie ma mowy. Wcale do tego nie namawiam. Po prostu mi dajcie dokończyć za was robotę. A co? Taki z ciebie altruista? Nie. Lubię się rozerwać i tyle. Dobra. Idziemy, chłopaki. Miłego wieczoru, panie władzo. Ja myślałem, że gdzieś pojadę i wam będę w stanie więcej powiedzieć na ten temat. To pewnie będzie typowa do przegadania misja, nie? Jak to będzie się, Bonchi? No. Gram sobie na 100% Cyberka, nie? Tego na spokojnie wszystko. O ja pierdolę. Jeszcze chwila i byłoby po mnie. Dzięki. Przesłała cię firma? Pudło. To... Czekaj! A ja nie mam gry? Co ty gadasz? Niemożliwe. Niemożliwe. Nie, nie, jest ustawiony u mnie. Co ty gadasz, byku? Cyberpunk 2077. Bonkol pijany, bo słuchajcie, bo Bonkol on streamuje za dnia zazwyczaj, on kończy streama w godzinie 17-18, wtedy odpala jedno piwko, potem wiecie, poedytuje sobie filmy, powrzuca coś na YouTube'a i zazwyczaj jak przychodzi na stream, to już jest po 3-4 dyski. On nie pierwszy raz przecież już pisze w taki sposób. Jedno piwo to wstęp do 4, no. Prawdy. Czego od ciebie chcieli? Na celowniku ty patrzyłam. Roleplay. Nie mam pojęcia. Jak napad w GTRP. Mówili coś o jakichś braindansach, o jakiejś dziewczynie. A jak spytałem, co to ma wspólnego ze mną, przyjebali mi tak, że mi zęby poleciały. Ja pierdolę, to miasto naprawdę schodzi na psy. Żeby tak policja bez powodu, na ulicy. Nie mogę. Dobra, zabieraj się stąd. Ale nie rozumiem, tak po prostu? Niczego nie chcesz w zamian? Nie, no ja chcę, ale nie mogę wybrać w kwestii dialogowej. Nie wierzę. Co? Uratowałeś mnie bezinteresownie. Od tak z potrzeby serca, he? Nie mierz wszystkich swoją miarą. No okej, okay, essa. Aha, to był cały side quest, dobra. Komu bije dzwon, to nie.
O tym OCD wam dalej powiem, nie? Bo może ktoś faktycznie się boryka z czymś takim, to pomoże. Kwestii tego OCD, podobno najbardziej przejebane mają ludzie religijni, ponieważ sprowadza się to do tego, że myślą o rzeczach, o których myślenie jest grzechem. Co napędza spirale w kółko. I czytałem kiedyś o tym, że ludzie na przykład mocno religijni, którzy mają OCD, myślą sobie, że na przykład im Jezus lachę robi i źle myślą o świętych osobach ze swojej religii, przez co napędzają się sami jeszcze w kółko, że grzeszą tak myśląc, czajcie? Przez co ich OCD się napędza jeszcze na to, że pójdą do piekła. I to jest podobno w przypadku osób religijnych najbardziej destrukcyjne. To jest perpetuum mobile się wtedy dzieje. Ale te elementy związane z OCD najczęściej biorą się z momentów nudy. I ja na przykład dlatego mam najbardziej natężone OCD. Jak jadę autem gdzieś po jakiejś autostradzie, na jakiejś dużej trasie i mi się nudzi, dlatego myślę wtedy na przykład o wypadku, nie? Generalnie OCD jest całkowicie niegroźne dla ludzi pod tym względem, że nie wykonuje się tak absurdalnych rzeczy, no nie? To się bierze z typowej nudy i z niczego więcej i najlepszym sposobem w ogóle radzenia z tym sobie jest posiadanie przygotowanych tematów, których myślisz, gdy twój mózg jest niezaspokojony dawkami emocjonalnymi, które mu serwujesz, nie? Ja na przykład bardzo często... Oj, to jest ten kawałek. To jest chyba mój ulubiony kawałek z Cybera, nie? No i co za tym idzie? Ja na przykład często jak gdzieś jestem w jakiejś trasie, no nie oszukujmy się, często w niej nie jestem, bo gram w gry komputerowe codziennie. To myślę sobie o tym, co będę streamował, o gierkach i ogólnie o takich rzeczach bardzo przyziemnych dla mnie i mi to mega pomaga, nie? I przez ostatnie 4 lata tak jakby pracowania nad tym, dość mocno ograniczyłem to OCD u siebie i miałem już takich jazd we łbie, jak miałem kiedyś. Widziałem pilot do dymiarki. Ej, czemu mi nie działa pilot do dymiarki? Wchodzimy na 01. Powtarzam. Sytka 11. X1. Możecie wracać bez odbioru. Ej, chyba dymiarkę rozpierdoliłem. No, dymu za dużo narobiłem. Ktoś tam jest? Odpowiadaj. Siedem, to już dodatek? Nie, dodatek za 1,5 godziny, wariacie. Nie mam Battle Passa, no. To jest dobry środek, myślę o OCD u wierzących, tak? Zaraz zobaczę. Trudno osiągnąć spokój. No, ale OCD jest bardzo destrukcyjny dla ludzi, nie? Opuszcza. Tak, pod względem psychicznym, cisza, ale pod względem praktycznym nie wykonuje się takich absurdalnych rzeczy, których się myśli. Nie jesteś mocno zakorzeniony w świecie. Ja wyłączam Bonkol, oczywiście, no. Z samym sobą. Musisz czy ten Call of the Void zawsze się u ciebie trzyma krzywdy w rozumieniu fizycznym? Nie. On się na przykład tyczy, stary, wyrzucenia telefonu, jak idę mostem, nie? To nie zawsze ma jakieś takie oblicze fizyczne. Albo pokazania... wiesz co? Czasem tak mam, że siedzę na streamie i sobie myślę, Jezu, nie powiedz tego słowa, nie powiedz tego słowa, nie powiedz tego słowa, a mózg mówi, powiedz to słowo, no nie? A masz tak ten? A masz tak, Piotrek, że ty myślisz o czymś takim? Ja się boję, że przez przypadek, wiecie, coś powiem. Kiedyś mówiłem o... Kiedyś na przykład przez przypadek powiedziałem coś takiego, mówiłem o marce piwa z Biedronki, które miało w sobie niestosowne słowo, no nie? Szatan serduszko 666x20, siemanko.
No, to jest taki jak Turet, ale no, to jest jak zespół Turet, ale myślowy. Okej. Okay. Tak to działa. Dalej. Ja bardzo często mam myśl na zasadzie, specjalnie wszystko zepsuję, podpal wszystkie z mosty. No, to jest OCD, Piotrek. Kontaktu z naturą. To mi się wydaje, że to jest metal, OCD, nie? Kaniony betonu, oczy neonów. Dusi no, chcę poczytać więcej o tym. Świata. Myślę, Call of the Void jest stricte o tym... Call of the Void jest przypisane do OCD, ale Call of the Void dotyczy stricte, poczucia pustki, czyli chęci źródłem. Zakończenia czegoś. A to, o czym ty mówisz, to mi się wydaje, że to jest OCD. Jesteś gotowy. Ale ja nie jestem psychologiem, nie? Nie bierz rad, stary, ode mnie strzel. Ja streamuję gry w internecie, nie? Mogę spróbować. To jest widzowie nawiązanie do Korkaloma, no. On zaraz zielonego nowicjusza wyciągnie. Możesz mi zapłacić tyle, ile uważasz. Okej. Okay. Masz 100 złotych. Okej. Okay. Jak Ricky, masz stówę i się odpierdol. Pierwsze praktyki medytacji lepiej odbywać pod opieką nauczyciela. Zacznijmy. Poprowadzę cię. Aha, pozdrawiam. Nie mogę patrzeć na to, bo tu tak błyszczy mnie, to tak irytuje. Macie takie elementy w grach, które są tak błyszczące? Ja mam dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, które mnie giga irytują. Odpalenie Braindance'a w Cyberpunku. I drugi. To jest... Wchodzenie na Radagona. W Elden Ringu. Tam przychodzisz przez mgłę i przez kurwa 3 sekundy ekran się staje cały biały i tak intensywnie rośnie. I innych żywiołów. Oczyść ciało moje, duszę. A te Braindance'y też chyba zmienili, tak mi się wydaje, nie? Tu był jakiś problem z tym, że faktycznie u kogoś to chyba wywołało jakiś atak epilepsji, albo ludzie, którzy mieli epilepsję, się bardzo mocno na to skarżyli i chyba to zostało zmienione. To wygląda inaczej, nie? Ale na przykład taki flashbang strzelający mnie nie boli, nie? Zakładam okulary. O, to jest to. To jest ta stylowa. Radość. Szczęście. Ty mocny wewnętrzny spokój. Co jest z tą wymiarką? Essa! Dobra, działa. Poddymion, ale lekko. Za wielko lekko, nie? Wokół nas przyroda w rozkwicie. Zdejmujemy obuwie. Idziemy. Ej, mogę przywinąć. Dobra, chuj, zostawię tego questa, ale bym to przywinął, gdybym nie grał na streamie. Energię ziemi. To jest ten element, gdzie... Ja jestem spoconym minmaxerem, chcę zrobić 100% questów w grze, ale na przykład ten quest mnie w ogóle nie interesuje. Robię go tylko po to, żeby go odhaczyć. Tak się nie powinno grać w gry. To jest bzdura to, co ja robię teraz. Kwiaty rosną, kwitną. Im częściej przestaje się minmaxować gry pod względem robienia wszystkiego tylko po to, żeby je zrobić, gry są ciekawsze, serio. I radość. Jak robisz tylko te wątki, które cię interesują. I wypełniają nią każdą komórkę ciała, oczyszczając ducha i duszę. Skup się, bo to medytacja. Kurwa, stary, ja codziennie jogę do chuja uprawiam. Pokazać ci pozycję pełzającej jaszczurki? Kurwa, nie masz pojęcia, z kim masz do czynienia. Matko Ziemią, od serca dziękuję. Nie ma życia bez ciebie. Ej, tak obarałem zbyt duży cringe oglądając swoje wypowiedzi sprzed kilku miesięcy. Nie jestem w stanie tego zrobić. Nie, w sensie pokazałbym wam, ale muszę spodenki zmienić, bo mam widzowie bardzo luźne spodenki. I boję się, że to nieco tutaj? Za dużo pokażę. Ja wiem, żeby to pod względem marketingowym było super, nie? Ale pełzającą... Spróbuję to przytrzymać. Pełzającą jaszczurkę robicie tak. Kładziesz się. To co jest najtrudniejsze w jodze na początku, to utrzymać stopy tak się... Nie, to jest chyba... Nie, to jest jaszczurka. Już tego. Kładź się. Dobrze, zaprezentowałem.
Pełznająca jaszczurka. Joga, ej, ja wam powiem. Ja jogę od bardzo krótkiego czasu zacząłem uprawiać i taką bardzo... taką bardzo basicową uprawiam, ale... Aha, to jest tyle po questie. Dobra, gitara się ma. Ale kurwa, tak mi się spodobała, że nie zdziwcie się, że jak za rok zacznę wrzucać film o znalezieniu wewnętrznego ja, nie? Znaczy, nie kupuję tego całego elementu wyciszenia się i innych tego typu rzeczy. Tak typowym uprawiam po to, żeby się rozciągnąć, ale... giga mi się podoba. Codziennie rano przed snem, po treningu, tam po pompeczkach, po takich innych rzeczy. Normalnie robię rozciąganie 15 minut z jogą, ale wiecie, jakie to jest na plecy zajebiste? Ja mogę zrobić streama z jogi, nie ma problemu, okej? Okay? Ja nie jestem giga dobry w tej, nie jestem rozciągnięty, nie? I pamiętacie, jak kiedyś siedziałem na streamie, coś mi strzyknęło w plecach i spadłem na ziemię? Kurwa, tutaj w tym odcinku krzyżowym. Ja pierdolę, jakie są zajebiste ćwiczenia z jogi na faktycznie rozciąganie tego odcinka krzyżowego. O chłopie, to stary, siedzisz, robisz to i myślisz, ale kurwa dobrze. Dawaj, przejmuję auto z ludźmi w środku. Kurwa. Nie rób mi krzywdy. Są takie zajebiste pozycje w jodze do takiego siedzącego trybu życia. Możemy zrobić kiedyś w Piotrek wspólną jogę, no. Nauczy się paru trików. Pokażę ci co nieco. Podejrzany wymknął się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. To jest Nine Inch Nails? Nie. No co ty? Może mnie Piotrek nawet nagłą jogę pouprawiać. A to poza streamem. Chociaż na YouTube'a można wrzucać takie rzeczy. Co ty, Piotrek, na to powiesz? Na milion subów wrzucamy nagłą jogę. Ej, a jest na YouTubie naga joga, ale z facetami faktycznie? Jest! Okej. Okay. Weź się puknij w łeb. Znaczy ja wam powiem, że pod takim względem, nie? Ja na przykład ja nie czuję takiego skrępowania do ciała. Ja w sensie... Załóżmy, że przez przypadek był, nie wiem, na streamie Fiuta pokazał, to bym powiedział, no dobra, no kurwa, no Fiut jak Fiut, no, no fajny, nie? Ale no... Połowa osób na tym świecie ma Fiuta. O! Gadający pistolet! Jesteś? Specyfikacja techniczna. Smart Gun. HJKE-11. Z wbudowanym SI model eksperymentalny. Imię Skippy. Specyfikacja HWDP. Ten koleś, którego znalazłem w śmietniku, to był twój właściciel? Sprawdzam pamięć. Wolne 100% zasobów. Pliki usunięte ręcznie. Uwielbiam takie elementy w grach, właśnie gadających przedmiotów. Kurwa, to się nie zdarza często, ale na przykład mi brakuje tego, żeby w Gothiku Uriziel gadał. W Baldurach są gadające przedmioty, w Neverwinterze są gadające przedmioty, w Cyberpunku masz gadające przedmioty, w Tormencie masz w ogóle... tak jakby gadający przedmiot, który jest nawet mini towarzyszem. Jesteś w pełni funkcjonalny. Masz gadający przedmiot? Co ty gadasz? Test diagnostyczny. Poe. Czas trwania testu 47 sekund. No, w Baldurze jest. Pa, 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 la, la, la. Co ty robisz? Pa, pa, la, la, la. Umilam czas oczekiwania kojącą nerwy melodią. Pa, 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 la, la, la. Pa, pa, pa. Pa, 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 la, la, la. Test zakończony pomyślnie. Program Skippy V01 Alpha jest w pełni funkcjonalny. Ej, ta wizualizacja fajnie wygląda. Jak gadam z kimś przez telefon, tym wolał dostawać taki hologram czyjś. Serio. Mogę zmienić ci imię? Nie. W chuj lepiej by to wyglądało, Imo. Skoro jestem twoim nowym właścicielem... Powtarzam, 300% głośniej. Nie! Do zmiany imienia potrzebne są uprawnienia administratora.
nie posiadasz koniecznych uprawnień. No dobra. To co potrafisz? Poza gadaniem. Główna funkcjonalność. Pomoc w celowaniu. W przypadkach zagrożenia życia właściciela. Autonomiczne prowadzenie ostrzału. Wybierz jeden z dwóch trybów działania. Tryb pseudo-pacyfista. Ustawia celownik na nogach przeciwnika. Bezduszny morderca. Ustawia celownik na głowie przeciwnika. Na głowie. Bezduszny morderca. To coś dla mnie. Co wybierze? Zmieniam ustawienia. Pa 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 la 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 pa 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 la 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 la. Ej, Chad, jak często wygracie w gry w taki sposób jak ja? Czyli, że robicie totalny rozjeb. Macie tak, że wam na przykład szkoda niektórych postaci czasami i myślicie sobie, a... Ja jej nie będę zabijał. Bo ja nigdy. Jak mogę coś zabić, to zabijam. Pistolet, jak on jest dobry. No, jest totalnie do dupy, niestety. Ale on jest... Aha, bo to jest ta broń typu tech i ona jest automatyczna, nie? Jest solsy się nauczą, żeby bić. No, dokładnie. Gdzie jest, kurwa, kontrakt kolejny? Jest, essa. Bo te questy są tak nudne. Smart, dobra, smart. No. To jest bronie typu smart, to są bronie dla dad gamerów. O, tu też jest dobry kawałek. Co to jest za radio? Vexing Storm, mój ulubiony. To jest, kurwa, dobre rozwiązanie do takich strzelankowych RPGów, bo nie wiem, wy pewnie nie pamiętacie dziadki, jak wychodziły Fallout 3. Bo jak wychodził Fallout 3, to ludzie najczęściej się zastanawiali na tym, oho, pozdrow wypadek, w jaki sposób oni w grze z real-time'em w FPS-ie zaimplementują VATS-a. To mi się kojarzy, wiecie z czym? Z muzyką z klubu z Blade'a. Kminicie to? Jak Blade wchodził do tego klubu, gdzie krew się lała z sufitu, Blood Rave, no, to się nazywało, na tą dyskotekę i tam było pełno krwi. I tam była taka scena, że ktoś siedzi w rogu i mu żebra wycinają. Pamiętam, ja za dzieciaka to widzimy sobie pisiem, ale pokurwiony, nie? Może to jest właśnie kwestia moich rodziców, że nie pozwalali takie filmy oglądać i dlatego się to odbiło tak na mojej psychice. Psiarscy. Myślicie, że na przykład... Takie przebodźcowanie dzieciaków w latach 90., bo to teraz nie ma miejsca. Na podstawie wysokiego poziomu przemocy, uczestniczącego w komiksach, grach, w filmach, mogą mieć wpływ na postrzeganie naszego świata obecnie? Mi się wydaje, że nie. Serio, wydaje mi się, że nie. Ale to było tak jakby... Jak ja się wychowywałem, to nikt na to nie patrzył. Nigdy, kurwa, nie? Teraz mi się wydaje, że o wiele częściej się zwraca uwagę na to, jakie treści się serwuje i komu. I częściej się... Tylko, że to jest tak, że kurwa ludzie na przykład, nie wiem, mi piszą komentarze, że ja przeklinam, a mnie mogą oglądać dzieci. Chuj nie to obchodzi, że mnie mogą oglądać dzieci. Niech kurwa ich rodzice się zajmują tym, co, jakie oni treści przeglądają, nie? Heavy, trzeba pomóc pewnemu Glinie w śledztwie. Facet jest znany z tego, że balansuje na granicy prawa i nie stroni od współpracy z najemnikami. Szczegóły poniżej. Zrobię ci! No, ale na przykład jak ja byłem dzieciakiem, to nikt na to nie patrzył. Tak totalnie nikt na to nie patrzył. Jakie wy macie historie z tym związane? Zostawcie mi to! A w ogóle jeszcze tam wcześniej, w jakichś, w tych filmach z lat 80. już tam takie kurwa jaja były. Były treści typowo targetowane w...
Młodszych odbiorców? I nikt na to nie zwraca uwagi, nie? Bo to się zaznacza nieprzeznaczony dla dzieci przy publikacji filmu, żeby nie myśleć. Dokładnie, tak jest. Tylko, że nieprzeznaczony dla dzieci oznacza, że to się nie wyświetli komuś na koncie, na którym ktoś puszcza dziecku filmiki takim typowo połączone z bajkami i tego typu kontentem, nie? Jak zaznaczysz, że jest nieprzeznaczony dla dzieci, to właśnie wtedy on się nie wyświetli, nie? Ale no kurwa, no czy 9-latek ogląda w takim trybie? Pewnie, że nie. Dobry wieczór, dobry wieczór. No, w YouTube Kids się nie wyświetli. Ale mnie to na przykład kurwa mega przeraża. Wiem, że pierdolę jak boomer teraz, nie? Ale jak na przykład jestem gdzieś w sklepie, jest 3-letnie dziecko i jemu się daje telefon, żeby bajki na tym oglądało, nie? Kurwa maś, dla mnie to jest takie pojebane. Jak jesteś w sklepie, jak chcesz iść do sklepu i bierzesz dziecko ze sobą, żeby mu puszczać bajki, kurwa sobie niańkę zatrudni, nie? Tak, czy jesteś na niańkę, to iść do pracy. Jak nie masz domu, to go kurwa se kup? Nie? Ja nie czaję tego. Jak ci nie jesteś na niańkę, to zmień pracę, weź kredyt. Nie, ale tak całkowicie szczerze, ja mam takie kurwa pod tym względem z... mega strict podejście. Wkurwia mnie to, że ludzie sobie robią dzieci, jak ich nie jesteś na dzieci, nie? Nie wyobrażam sobie uwikłać się w sytuacji, w której mam dziecko i mnie nie stać na niańkę, kurwa, i muszę chodzić na zakupy takie, wiecie. Muszę po pracy szybko jechać do kurwa przedszkola, odebrać dziecko, w międzyczasie z płaczącym 2-letnim dzieckiem iść kurwa na zakupy, a potem jeszcze z mężem albo żoną na kolację i te kurwa stary do jakiejś, wiesz, takiej... Byśmy sobie pogadali. Wiesz, restauracji, do której mimo wszystko można wejść z ulicy, z kurwa z wózkiem, z drącym ryja dziecko, twoje nie? Taśmy. Masz. Solidna robota. Dam znać komu trzeba, że można na tobie polegać. A wiesz, kontakty... Pojebane. Kierowano. Ktoś ogląda to teraz i sobie myśli, że Jezu, ale jesteś pojebany? Na pewno, nie? Ale bez kitu, nie? To dziecko, dla mnie, kurwa, dziecko to jest taki standard, na który naprawdę trzeba mieć wysoki poziom życia, żeby sobie pozwolić w dzisiejszych czasach. I brzydzi mnie w ogóle fakt tego, jak dużo osób sobie robi dzieci i tak jakby nie mając możliwości zapewnienia im odpowiedniego poziomu opieki, kurwa, nie? Jest, moim zdaniem, totalnie pojebane. No na to, kurwa, te wszystkie 800 plus powinny iść do chuja i inne rzeczy. Nie, mnie to strasznie irytuje, nie? Ale jeszcze mnie bardziej irytują, ale... Dobra, jestem akurat napakowany takimi informacjami, bo siedzę dla beki na takich forach, gdzie ludzie postują jakieś zdjęcia, jak matki ich proszą o darmowe rzeczy, nie? Jak ktoś pisze, że jestem samotną matką i czy może mi pan ten produkt sprzedać taniej, nie? Kurwa, co mnie to obchodzi? Trzeba sobie dziecka nie robić. Co? Ja mam takie... mocno restrykcyjne podejście do tego. Strasznie tu wkurwia, nie? Gdy jesteś się na dziecko, to nie wiem, psa kup, kurwa. Jak masz potrzebę wychowywania kogoś albo kota. Najtańsze chyba w wychowaniu to są chyba koty, nie? Tak, kurwa, my jak z Amandą wyjeżdżamy na wakacje, to do kota, to kota bierzemy do kociego hotelu i płacimy kotu, kurwa, za niańkę, nie? Że nie trzeba jak z dziećmi, może czegoś takiego nie robić. Królik. Kurwa, króliki... Świnki morskie, owszem, mogą być tanie i mogą być też o tyle proste, że jak gdzieś wyjeżdżasz, to... jak gdzieś wyjeżdżasz, to jest je łatwiej komuś zostawić. To nie ja. Tylko ale... meta. O kurwa, nic ze szczepami.
Dobrze się czujesz? Ale fajny ołtarz, fajny kadr. Myślałem, że Prat i Moksza nie pochwala cyborgizacji. Ale to są... Oczywiście, że zwierzęta nie. Takie, myślę, że sam to kurwa, sobie bardziej zrobiłem? Egzotyczne pod tym względem, wybacz, że nie każdy weterynarz się tym zajmuje. Jeszcze i pod tym względem mogą być droższe? A nie, może pierdolę głupoty. No my na przykład jak mieliśmy szczury, no to szczury, były, i, szczury były w chuj droższe w utrzymaniu nie, od kotów, nie? Jednego z moich braci. Mało je i w ogóle, ale mnie. Na przykład szczury bardzo krótko żyją, są zabrali bardzo chorobite i często po wetach z nimi lataliśmy, nie? Dużo lepiej pierdalały szczury. Nie wiem, jak z dziesinkami. Coś takiego drugiemu człowiekowi. No jest taki królik, świnka morska, też mi się wydaje, że może być drogi. Kot jest chyba najtańszy, serio. A gdzie ten drugi mnich? Nadal tylko no taki kot, no... Jak? Też wpierdala z 200 miesięcznie, ja tak pierwszy. Czysto na karmę, nie? Dopiero zaczynali się zastanawiać, co mu zainstalować. Amanda chyba kupuje... Wyglądasz na kogoś, kto potrafi rozmawiać kotom, z takimi dwóm kotom karmę z 350 zeta na miesiąc, ale to często bratu. Starcza na 3 tygodnie. Może jeszcze nie jest za późno. Nie chcę, żeby on też musiał żyć. Ja przez 7 lat składałem kasę na mieszkanie, bo nie chciałem brać kredytu. Ciężko pracowałem. I za to najbardziej zostałem wyruchany w dupę. Teraz straciłem całą motywację, bo średnie wynagrodzenie 2-3 lata temu na minimalny. Ale tak jest, stary. Jak miałeś odłożone przez 7 lat, gdzie 100 tysięcy, to to 100 tysięcy jest teraz warte 60 tysięcy. To jest prawda. No, fajny design cybermnicha, no. A w ogóle jeszcze on ma takie jakby wycięte kawałki skóry, nie ma twarz podzieloną. Co za skurwiele. Fajne, no. Może nie być łatwo. Maelstrom rzadko uznaje pacyfistyczne rozwiązania. A to Maciej, co ja zawsze mówię u mnie na streamach. No, Cyberpunk Komuś. Ma przybłyski geniuszu. Ta gra momentami jest genialna. Życia. Szkoda, że nie trzyma zobaczcie, tego poziomu na każdym etapie. Tak czy inaczej, wchodzę w to. I stąd się bierze i ogólny odgór i moja ocena tego produktu. Szukaj magazynu na północ stąd. To jest gra, która mogła być arcydziełem, niestety drodze, jest... która biegnie wzdłuż przystani. Jedynie dobra. Mnich w opałach. Poetyczna. O kurwa, no i na przykład na to, co najbardziej chwalę w Cyberze, no narracja... Ty w ogóle grałeś Maciejczak w Cyberpunka, czy nie? Zamknij się. Kurwa, to mnich pomyśli, że to do niego. To jest kolektyw artystyczny zaklęty w ciało Fallouta 4. Kurwa, ciekawe stwierdzenie, ale tak jest, no. Nie wiem, co masz w sensie, co masz na myśli mówiąc w Fallouta 4? Chodzi ci o dużo takich uproszczeń gameplayowych, które już trafiają do mas, nie? Że gra, która niby u podstawy miała być RPG-iem, nagle jest uproszczana do bólu, żeby każdy był w stanie w to zagrać i przeciętny odbiorca GTA mógł to pyknąć, nie? To jak najbardziej się z tym zgadzam, no ale te obecne zmiany, to widać, że przysiadł do tego ktoś całkowicie inny. Te zmiany tego drzewka, one są kurwa świetne jak na Cybera. Naprawdę, one są świetne. Mi się mega podoba. Ty, ja w ogóle miałem dzisiaj nagrać pierwsze wrażenia, nie? Zajfowi obiecałem, żeby na jutro wrzucił z tego patch, ale chuj, dobra, wrzucimy jutro gameplay. Odpalamy zaraz dodatek, nie, widzowie? Tak, no, mam żel got to be glued, on się nazywa. Glued. Przyszedłem. Gadaliśmy o tym. O kurwa, widzisz, stary, nie ten. No, ale a propos na przykład tego Johnny'ego Silverhanda, nie? To jak było teraz rozdanie Game Awardsów, nie? I była nagroda za narrację. To kurwa, pomimo tego, że ja nie lubię Elden Ringa, w sensie, no, kurwa, ja lubię Elden Ringa, ale no uważam, że jest słabszy od pozostałych Soulsów, nie? To ja miałem bardzo dużą nadzieję, że nagrodę za najlepszą narrację otrzyma Elden Ring, bo miałem taki cień nadziei, że jeżeli nagrodę za najlepszą narrację dostanie Elden Ring, to to pchnie deweloperów w próbę tworzenia bardziej zawiłego sposobu narracji, który nie jest taki po prostu wsiurski, prostacki, nie? Ja nie lubię, jak fabuła czegoś jest włożona jak na papierze, a niestety większość gier obecnie ma włożoną papierę stereo-jedynkowo, tego się nie da nie zrozumieć. Są proste, to są oczywiste rzeczy, to jest wszystko wyjaśnione, nie? Masz, chłopie, to całkowicie włożone na talerzu i ja na przykład za to bardzo sobie cenię serię wszystkich gier od From Software, no nie? A
że oni stosują rozwiązanie narracyjne, które nie są oczywiste. Oni stosują fabułę, która potrafi być momentami ze sobą sprzeczna, którą odkryć musisz sam, nie? Wiadomo, że większość ją ogląda na YouTubie. Ale na przykład mi się, ja dlatego mega podobała narracja Silverhandem, tego chipu w głowie, który ci cały czas coś dopowiada, cały czas ci przedstawia inną perspektywę. To jest giga dobre rozwiązanie narracyjne, nie? Będzie kabaret, gdy zechce mu się strzać. Może założysz szkołę wystrzałowego budu. O kurwa. Essa! Proszę, darma przyniosła mi spokój. Nie otwierajcie mi tego. Ty, to było dobre, nie? Ty, typowi łeb zgniotym, skacząc mu z kopniakiem na plecy. Ej, ten shotgun jest przezajebisty. Nie róbcie mi tego! Mój zakon jest przeciwny wszczepom! Nie chcę ich! Już po ale wszystkim. Już nie pamiętam w nawiązaniu do nie czego to powiedziałem. Więc co tu robisz? Piotrek, wiesz? Co się stało? Fabułę w Elden Ringu można całkowicie pominąć. Jak wreszcie Dark Soulsów, ale jak zaczniesz opisy przedmiotów, zaczynasz zwracać uwagę na słowa bossów i nagle się okazuje, że jest fabuła i głębia w tej grze. Stary, jest głębia? Kurwa, to jest najbardziej filozoficzna fabuła w grach, z jaką ja kiedykolwiek miałem do czynienia. Kurwa, nawiązanie do numerologii, do kurwa liczby 3 plus 1, do kamieni alchemicznych, do kurwa kamienia filozoficznego, do kurwa przyświadczeń, czym jest dusza, skąd my się wzięliśmy, jaki jest nasz ogólny cel. To jest całkowity rozpierdol to, co się dzieje w Dark Soulsach, nie? Cała fabuła, ja wam to pokażę, no nie? Cała fabuła w Dark Soulsach jest jednym obrazkiem, widzowie, przedstawiona. Jego znajdę. Kurwa, nie znajdę go, widzowie. Akurat przechodziłem obok i usłyszałem chujowe żarty o metalowych mnichach. Nie mogłem tego tak zostawić. A tak poważnie, to przysłał mnie twój brat. Fajne jest ukryte zakończenie Elden Ringa, którego odblokowuje się przez pliki gry. W ogóle w Eldenie, ja się nie znam na fabule Eldena, ale w Eldenie jest w ogóle jakieś nawiązanie do ważności kolorów. Tam powstała jakaś taka genialna teoria w związku z użytymi kolorami na każdym etapie rozgrywki. Dobra, nieważne. Twój brat czeka na rynku niedaleko stąd. Złapię oddech i zaraz do niego pójdę. Ale wyobraźcie sobie, że cała podstawa filozoficzna Dark Souls 1 zbudowana jest na nawiązaniu do każdej religii, bo to kurwa większość religii świata jest zbudowana w taki sposób. Czyli są trzy dusze jasne, jedna dusza mroczna. I to jest numerologia liczby 3 plus 1. I no, w religii katolickiej co macie? Macie Jezusa, Ducha Świętego i Boga, tak? I do tego macie jedynkę, czyli duszę mroczną, czyli szatana, nie? W religiach hinduskiej jest dokładnie to samo. W jakichś tam, kurwa, w religiach egipskich też jest dokładnie to samo, nie? I w ogóle na tym jest zbudowany cały świat Dark Soulsów. To jest, kurwa, tak niesamowite. Potem do tego te wszystkie odwołania, jak się formuje dusza, co oznacza dusza, czym dusza faktycznie jest. Ja mam na przykład taką teorię, no nie? Że całość filozofii stojąca za... Słuchajcie tego, to jest giga dobre, ja to sam wymyśliłem, tego nie znajdziecie na YouTubie nigdy. Że cała filozofia Dark Soulsów 1, czyli posiadania duszy i utraty jej... która doprowadza do tego, że stajesz się finalnie Hollowem.
to jest nawiązanie do graczy. Popatrzcie na to. Czyli macie Dark Soulsy, każdy undead ma w Dark Soulsach duszę i za każdym razem, jak umiera, za każdym razem, gdy coś w nim pęka, za każdym razem, gdy się zatraca jakoś w sobie, jest bliżej do stracenia swojej świadomości i stania się totalnie bezmyślnym, nieumarłym, nie? I kurwa, tym są gracze grający w Dark Soulsy. Ci ludzie, którzy są na tyle konsekwentni w dążeniu do celu i pokonania swoich słabości i zabicia tych wszystkich bossów, to są ci ludzie, którzy przezwyciężyli bycie Hollowem. A każda osoba, która odpaliła te Soulsy i ją coś pokonało, coś w niej pękło, że nie dała rady tego dokończyć, staje się Hollowem. Kurwa, to jest tak genialne rozwiązanie narracyjne i najlepsze jest to, że Soulsy są tak skonstruowane, że takich teorii może zryć multum, kurwa. Generalnie, w sensie z tym, z George R. R. Martinem, jak oglądałem wywiady z Miyazakim, tam jakieś tłumaczone japońskie, to on się wypowiadał na jego temat tak enigmatycznie. Ja mam wrażenie, że on nie był zadowolony z tej współpracy, bo on to jakoś tak skwitował, że dla niego to było bardzo ciekawym sposobem zrozumienia tworzenie narracji przez inną osobę w całkowicie inny sposób niż on to robi osobiście. I może kiedyś coś jeszcze stworzą. Wiecie? On tak całkowicie neutralnie się na ten temat wypowiedział. Ja mam wrażenie, że on go tak na dystans wziął i że Miyazaki jest osobą, która nie jest w stanie z kimkolwiek innym współpracować. A tutaj musiał pójść na pewne ugody w związku z podjęciem się tej pracy, ej kurwa, gra jest za głośno chyba, nie? Podjęcie się tej współpracy z R.R. Martinem, nie? Poza tym, kurwa, wyobraźcie sobie tworzenie fabuły do gry komputerowej z typem, co ma 75 lat i totalnie nie czai, kurwa, gier komputerowych. No przecież R.R. Martin, no i chuja nie wie, o co chodzi w tym. Maciejczek to follow przez gargulce z tym followem? No, ja mam taką teorię, nie? Powiedział, że fajne doświadczenie, następnym razem współpracowałby z kimś innym niż pisarz. No, coś takiego, kurwa! Ja mogę to przykręcać, ale no, widzicie? To nawet na czacie ktoś potwierdza, że... I to, ja to tak odczytałem, że fajnie pomógł Arthur Martin, ale niech już nie pomaga. Ja to bez kitu tak kurwa kminie. Interesowałeś się tym, bo jesteś fanem Martina? Możemy pogadać kiedyś, Piotrek, na ten temat, ale ja nie rozmawiam o Soulsach z osobami, które Soulsów nie przeszły. Tak jak są dziewczyny, które nie chodzą do łóżka z facetami, co książek nie czytają, tak ja nie rozmawiam o Soulsach z ludźmi, którzy tych Soulsów kurwa nie przeszli. Kurwa, nie tu. To jest ostatni quest w grze, stary. Co? No, był taki ruch kiedyś. Nie czytasz książek, nie idę z tobą do łóżka. Nie pamiętacie go? O, fajne auto stoi. Był to, nie wymyśliłem sobie, był taki ruch, nie? Był, no. To ja nie chodzę do łóżka z kimś, kto w Soulsy nie gra. Jeśli chodzi o genialne używanie kolorów, to zawsze wraca myślami do Breaking Bada. Majstersztyk, każda scena, każdy odcinek w każdej scenie z nieprzypadkowymi kolorami. Jest dużo analiz tego. Ja wiesz, że ja na przykład ja nienawidzę Breaking Bada. Ja go oglądałem kiedyś z Samandą, ja go muszę zobaczyć jeszcze raz. Ale... Ja w Breaking Badzie nie lubię ani jednej postaci. To jest, kurwa, serial zrobiony w taki sposób, że jego się... Tam się nikogo nie da polubić. Tam z nikim nie możesz nawiązać jakiejkolwiek sympatii. Tam, kurwa, z nikim nie możesz się w jakikolwiek sposób, kurwa, połączyć albo zasymilować. No chłopie, z kim masz się połączyć? Z tym... Doktor ze Skyler, która jest totalnie pierdolnięta i się dupi 1. Na boku, kurwa? Z... synem, który ma, nie wiem, to jest jakiś sparaliżowany i każda scena z nim jest po prostu całkowicie cringe'owa, bo ci skręca od wewnątrz.
z Jesse Pinkmanem, który jest totalnym kurwa idiotą, z policjantem, który jest praworządnym zjebem, który nie rozumie, na jakiej podstawie działa świat i za każdym razem, gdy mu się wydaje, że coś robi dobrze, to robi kurwa 5 innych rzeczy źle. Czy z ojcem, który miał wszystkiego dość i totalnie stwierdził, że ma wyjebane we wszystko. I mu na niczym nie zależy. No najlepsza postać z Breaking Bada to jest bez kitu chyba Saul, no nie? Tak mi się wydaje. Typ, który na podstawie swoich absurdalnie wysokich ambicji osiąga kurwa wszystko po trupach do celu. To jest chyba najciekawsza postać z Breaking Bada. Martin napisał im cały world building, wszystkie postacie, co się działo, podstawy intrygi rodowe, nie wiedząc, co się stanie z tym dalej. Miyazaki sobie chwilką powiedzieli, ok, time for real shit now. I zbrainstormowali, jak podać wszystkie postacie korupcji, co by się mogło, jakby upadli. Aha, dobra, czyli azjatycki filtr na to narzucili kminie. Wiecie, widzowie, w ogóle do czego nawiązuje nazwa Breaking Bad, czy nie? Bo wy Polakami jesteście, możecie tego w ogóle nie przykminić, o co chodzi w nazwie Breaking Bad. Złamanie złe. Breaking Bad to jest idiom w języku angielskim, który oznacza przełamanie konwencji, wyłamanie się z pełne złamanie zasad, nie? Dlatego o to chodzi, że Breaking Bad jest główna postać. Jak to się nazywa? To jest jedno słowo w języku polskim, które to opisuje. To będzie... Miałem je przed chwilą, mówiąc do was... Miałem je w głowie, musisz się zdecydować. Ale mi wypadło. Czekajcie, w 5 sekund mi wypadło to głowo, to słowo z głowy. To było czat. Weźcie kurwa to wygooglujcie, Cyberblender. Co tłumacz mówi na ten temat? Musisz się zdecydować. Przełamanie, no. Jest jedno słowo. Czekaj, zaraz znajdę. Rozłam, no. Rozłam, kurwa? Może coś takiego? Nie wiem. Hej, miałem słowo, które idealnie do tego pasuje. Wziąłbym jakiegoś energetyka. Masz Chromanticore? A po co komu to świństwo? Szefie, słyszałem, że niektóre partie świecą w ciemności. Po co się truć, skoro jest Spunky Monkey? To dużo lepsze niż... Często się tak zawieszasz? Zaraz. Brat? Hej, brat! Pomożesz mi, szefie? Ostatnio lubisz Breaking Bad? Zarzuć twoje top 3 seriali? Top 3 seriali moje. Kurwa, Dexter na pewno. To jest serial z najlepszym character developmentem, jaki istnieje. Tam każda postać w każdym sezonie jest. Jestem tuż za kurwa. Dziękuję. Po bardzo dużych zmianach. Giga to kurwa secenie. Twin Peaksy są świetne. Kurwa, ale Twin Peaksy to jest pojebane. Twin Peaksy to jest taki surrealizm. Myślisz, że to zabawa? Taki rzek to kuresko ma cena jeszcze za zdradę. Widzowie, o czym ja mówię często w serialach. Szena podjęła decyzję. Twin Peaksy są super. Powinniście się cieszyć jej sukcesem. Ta dziwka sprzedała się korporacji. Niech wie, co o tym myślimy. A ty tu czego? To nie twoja sprawa. Następny korpus. Ej, ja mówię na pewno. Resetuj Sabera. Już wyszedł do Dania. Jest za godzinę chyba. Mieścicie się na korposach, okradając straganiarza? Gratuluję sprytu. Ej, na pewno mam jeszcze jakieś seriale. Bo co nam zrobisz? Ej, dobra, jakby to nie było normińskie, a Friendsów uwielbiam. Oglądałem je kilka razy. Kurwa, Peaky Blinders jest świetne, ale to jest totalnie nie moja tematyka, ale... No, kurwa, ten reżyser czy scenarzysta główny się nazywa Knight, nie? To jest geniusz totalny. The Office uwielbiam. Dark is Final się zjebał w ostatnim sezonie.
X-Files są super, The Boys nie oglądałem, House nie mój klimat, Supernatural to jest dla nastolatków serial. To ten gość, o którym wszyscy mówią. Ten, którego zajebali, ale ożył. Wiesz, ilu skurwysynów już otłukł? I to w pojedynkę? Kurwa, nie goni... Co ty wybrał? Pa, ty leży na ziemi, ja mu głowę ostrzelę. Ej, bez kitu, z serialami to będzie giga ciężko mi podać. Mindhunter, dobra, Mindhunter. Kurwa, totalna topka seriali Mindhunter. O chuj, Mindhunter jest świetny. No, uwielbiam go. No kurwa, ale jego Fincher robił, no ja pierdolę. To musiało się tak skończyć. Nie widziałem Severance'a. Poza tym, to jesteś cały? Oglądaliśmy z Amandą drugi raz, detektywa. My go oglądaliśmy, będąc na studiach. Wywrotowcy zasrani. No, detektyw jest fajny, ale... Sporo bym się po nich spodziewał, ale... Kurwa. Żeby rzucać się z nożem na swojego? Ja nie kminię tej kreacji. McConaughey? Dzięki, szefie. W detektywie, nie? To do mnie nie przemawia. To jest coś, co przemawia do dziewczyn dekadentek, nie? Ja tego kurwa nie kminię. Nie oglądałem The Boysów. Ej, co jest z seriali takiego, kurwa? Bez kitu, taką pustkę w głowie. Na pewno Dextera uwielbiam, na pewno Mindhuntera uwielbiam. A ja mogę wam na przykład powiedzieć, jakich seriali mega nie lubię. Pamiętam, włączyłem jakiś Sons of Anarchy. Ja pierdolę, co... Kurwa, to jest serial o typie, co wali swoją ciotkę, kurwa, czy coś takiego? To jest takie pojebane. Kurwa, to jest taki Sweet Home Alabama. Ja to, kurwa, obejrzałem z tego chyba 3 odcinki, mówię, co to jest za gówno, kurwa. Serial You? Serial You to jest taki typowo kobiecy serialik. Oglądałem go z Amandą, tak o, do piwka. O, ciekawe. Czarne lusy, oglądałem kilka odcinków. Dark? No gadaliśmy, Dark jest super. Dark jest o tym tunelu, nie? O tych zawiłościach czasowych. No Dark był super. W Breaking Bad nie ma postaci, z której można się sympatyzować, a podejść Mindhuntera, tam są sami źli ludzie. Istnieje, stary, chcesz mi powiedzieć, że nie przemawia do ciebie kreacja Eda Kempera? Ja pierdolę. Kurwa, przecież Ed Kemper, pomimo tego, że był totalnym psychopatą, jest tak, kurwa, sympatyczny się wydaje. No, jeżeli miałbym wybrać jednego psychopaty, z którym by mnie zamknęli na 24 godziny w jednym pokoju, to bym wybrał Kempera. Normalnie typ gada o wszystkim. Kurwa, właśnie świetnie się można, to jest niesamowite w Mindhunterze, że można się sympatyzować z ludźmi, z którymi teoretycznie nie powinieneś tego robić. Nie oglądałem Arcane, to jest ten od Lola, nie? Ktoś pytał, jakie horrory polecam, z jakiej kategorii, stary? Z slashera, z takiego bardziej psychologicznego, z... jakiegoś takiego jumpscare'owego typowo, z jakiejś groteski takiej maksymalnej, z horror klasy B. Psychologiczne pojebstwo. No to ja ci powiem tak, serial, który dla mnie jest totalnie pojebany pod względem psychologicznym, to jest It Follows. To jest w sensie serial, film. Ja się panicznie boję tego, kurwa. Ale mało kto ma podobny efekt. Amanda się ze mnie śmieje, jak o tym mówię, nie? Bo na dużej ilości osób to nie ma tego efektu. Midsommar jest fajny. Midsommar jest w ogóle przepięknie nakręcony, ale ja po Midsommarze czułem... It Follows się to nazywa, ten film. Ale ja po Midsommarze czułem mocny niedosyt. Miałem wrażenie, że Midsommar jest takim... typowo artystycznym dziełem, bez żadnego wnętrza. Jest taką, kurwa, artystyczną wydmuszką kina nowoczesnego, wiecie? I tą funkcję spełnia świetnie, ale on nie prezentuje żadnej treści sobą. Tak jak ludzka stonoga
jest całkowitą wydmuszką takiej groteski, która ma niby obrzydzać i nie ma w sobie żadnej dodatkowej wartości. Tak ja to samo czuję z Midsommarem i z jego artyzmem. On jest artyzmem i niczym więcej, nie? Ale dobra, takie psychologiczne, kurwa, o tym się, ja mam w chuj tego, my z Amandą non stop to oglądamy, a jak ja mam podać, to mam taką pustkę w głowie. Co ja bym wam podał? Wołajcie Amandę na czat, ona pomoże. Psychologiczny, fajny horrorek, kurwa. Ej, muszę aż wejść na Filmweba, z którego ja nie korzystam, nie? Ty, dobra, wiem co. Czekajcie, muszę się widzowie zalogować. Dziękuję. Paterek 988, 25 zł. Dzięki, Paterek za 25 zeta. Sinister jest giga dobry pod tym względem. Zgadzam się. Sinister jest stary świetny. Dobra, ja wam powiem zaraz. Słuchaj, już ci wariacie mówię. Piąty wymiar, na pewno, z 2009. To jest fajny i psychologiczny taki horrorek. Ale to jest lekki, to jest bardzo lekki horror, no nie? Co dalej? I teraz pytanie, czy horror ma być straszny, czy horror mówicie o filmie, który ma dużą ilość brutalności, nie? Bo to jest... ludzie często tego nie rozróżniają. Co dalej wam mogę powiedzieć? To jest kurwa psychologiczne takie. Fajne. Sinister, faktycznie odtwarzanie tych taśm to było super. To jest chyba najlepszy taki nowoczesny horror. To jest giga fajny. Ale Prestige nie jest horrorem, ale Prestige jest genialnym filmem. W ogóle sam sposób podziału Prestiżu na opisanie magicznej sztuczki i później przedstawienie jej jako całego kora danego filmu, to jest niesamowite. Ja nienawidzę lśnienia. Nienawidzę, kurwa. Totalnie tego nie kminię. To co mówisz, że na mnie działa, na innych nie? It Follows. Tam jest scena taka na parkingu. Kurwa, mi się bardzo podobała w ogóle chyba Baba Yaga. Ona ma kilka zajebistych scen. Ale to ogólnie nie jest dobry film. Ja nie mogę przeskrolować większej ilości swoich filmów, nie? A kurwa, nie pamiętam jak się... Chuj, spróbuję się zalogować na film chyba. O, dobra, jestem zalogowany, widzowie. Zaraz wam powiem coś więcej. Kurwa! Fajne, ale to jest typowo psychologiczny. To jest taki thriller psychologiczny. To jest kurwa Lost Highway, nie? Her Angel, o kurwa, to też dobre. No to nawet jest thriller, to nie jest horror, to są thrillery. Horror typu Annabelle. Ja mogę oceny najwyższe, filtry. Pokaż tylko ulubione. Gatunek, o mam horror. To powiem wam, co mam wysoko ocenione, tylko kurwa ja nie korzystam z tego, ja powinienem sobie Letterboxa ogarnąć. No to ja wam powiem tak, z horrorów, które giga wam polecę. Dobra, wiem, mam topkę psychologicznego horroru. Odmienne stany świadomości, Altered States. To jest totalny banger. Altered States z 80. Wpisałem sobie u mnie na Filmwebie filtr horroru. Nie ma nic lepszego, nie zobaczycie, kurwa. Z takich horrorów, które ja wam mogę giga polecić, to tak. Braindead z 92.
Defgasm z 2015, Mucha z 86, Altered States z 80, From Dusk Till Dawn z 96, ale widzicie, ja same stare filmy oglądam. Kurwa. Bordello of Blood z 96, Evil Dead z 81. Army of Darkness z 92, Creepshow z 82, Reanimator z 85, z nowoczesnych Dom Tysiąca Trupów 2003, z nowoczesnych Autopsy Jane Doe 2016, to jest spoko. Co dalej? Egzorcysta 73, Miasteczko Salem 79, świetny kurwa horror. Świetny w chuj. Hostel z nowoczesnych z 2005, to jest giga dobry slasher, serio. Z kategorii slasherów jest super. Don't Knock Twice 2016, to z nowych horrorów, ale też taki bardziej straszak, nie? Rytuał z 2007 jest super. 2017, to jest na Netflixie, to jest kurwa świetny nowoczesny horror. Dr. Terror's House of Horrors z 65. A tu już mam rzeczy raczej w miarę nisko, kurwa. No. Tak, tu już resztę mam dość nisko. No, to jest to, widzowie. No, ale Martwica Mózgu to horror ten. Martwica to jest jeden z moich ulubionych filmów. Ja mam tytułaż, widzowie, z Martwicy Mózgu tu. Małposzczur, kurwa, z Martwicy Mózgu. To jest jeden z moich ulubionych filmów, ale kurwa, to jest czaternia horror komedia. Czy widziałeś Palacz Zwłok? Nie, a brzmi giga dobrze. Ja teraz wiecie, na co się nastawiam najbardziej. Na... Kurwa, co tu mam za questa? Na Necromantic. Przeczytajcie sobie, o czym jest Necromantic, nie? Kurwa, gdzie to jest? Czemu mi na górze pokazuje, co jest? Podobają się takie bardziej amerykańskie slashery, czy bardziej o kosmicznej grozie, inspirowane twórczością Lovecrafta, The Thing, Annihilation? Ja oba lubię, wiesz, bardzo, bo to są podzielone kategorie. Lubię slashery z ogromną dawką, kurwa, nieuzasadnionej przemocy, ale też bardzo lubię takie właśnie luźniejsze, nie? Zależy, jaki mam nastrój. Czasem z Amandą sobie pod piwko oglądamy taki typowy slasher. Ale chyba bardziej lubię, wiesz, takie poskizowane, nie? Taką groteskę. Ej, co mam tu, kurwa, zrobić? Wiecie, jaki ostatni zajebisty horror oglądaliśmy z Amandą? O typie, co przez przypadek na imprezie urodzinowej zabił swoją dziewczynę kosiarką, ale zostawił jej głowę, którą podtrzymał przy życiu, i przez cały film jego głównym zadaniem by, i tam wiecie, karmił tą głowę i w ogóle, jego głównym zadaniem było znaleźć odpowiednie ciało prostytutki, które przymocowałby do głowy jego dziewczyny. Nie mam pojęcia, co mam tu zrobić. Pokazuje mi, że na górze. Świetny, kurwa, film. Ale w ogóle przepięknie nakręcony był, kurwa. Tylko to film z lat 80. Aha. Jeszcze nie zdążył zesztywnieć. Świeża sprawa. Ciekawe, do czego to? Jego wrażenia póki... Właśnie, kurwa, miałem nagrać pierwsze wrażenie, ich nie nagrałem. Jak karmił głowę? No normalnie, wyciągają z zamrażarki i faszerował żarciem.
Kurwa, coś chyba jeszcze, nie? Ale patrz, jakiś klucz znalazłem. Może chaty tym otworzę. O nie, jest ten. Przy tej wiadomość. Wiedźmiński zmysł trzeba było odpalić. Nie, to nie jest bug, bo się wcześniej mi zaznaczało w ogóle inny fragment, nie? Tam mi coś zaznacza, ale to chyba nie to, nie? Oglądałeś The Witch? Nie. Bardzo klimatyczno osadzony w XVII wieku w Nowej Anglii, rodzinie mieszkającej w lesie i starszej czarodziejki. Nie, ale giga dobrze brzmi, stary. Ej, ktoś zrobił tego questa? Wiecie, co tu trzeba pyknąć? Nie wiem, dla mnie to nie jest spoiler, jak mi powiecie teraz w questie, który wydaje mi się, że jest zbugowany. Trzymaj się hipnosis do zoba. A na przykład jest taki fajny film, on jest z tą. Jest taki film o kurwa typiarzy, co się przeprowadza sama do właśnie takiego domu w tam nie wiem, w XVIII, w XIX wieku i zamyka dzieci w pokojach i on się nazywa kurwa They Leave? Nie wiem, coś takiego. Wiecie, o czym mówię? On jest taką znaną aktorką blondynką. Ale znalazłem kurwa typa z kluczem, ale do jakiego lapka? Inni, o Inni, no to się nazywa. Kurwa, to jest giga fajny akurat horror. I to jest taki horror, gdzie tam nie ma żadnych jumpscare'ów. Ale jest giga klimatyczny. To jest kurwa giga fajne. Ale że ty do mnie? Czego tam? Dobra, bo widzę, że to się zbugowało, no to chuj, dawaj, zawalimy tego. Zapisz i załaduj. Zyskany to, co mam na stole. Jak się nazywa ta aktorka? Z Dem? Nie, to nie było Dem, to był Inni. Zyskany laptopa. No widzowie nie. Nicole Kidman, o no. Nichuja nie wiem. Jest temat o tej misji. Aha, czyli ta misja jest serio zbugowana. Dobra, chuj w tą misję, walimy inną w takim razie. Ej, ja miałem do chaty. To, gdzie jest moja główna chata? Nie wiem, pojechał do mojej głównej chaty. To jest to? Zastrzel ich. Nie mogę. No tak, bo ja znalazłem klucz i oni się głowią jak otworzyć tego laptopa. A nie mogę wejść w interakcję z nimi. Granacik podłóż. Nie, oni chyba mają plot armor. Mega Block H10. Mhm, no tylko fajnie, żebym wiedział, gdzie to jest, nie? To nie jest to? Wyżej mieszkanie, co zaznaczyłeś? To.
Tak, to jest mega blok. Tam będę mógł chaty kupować. Mogli to nazwać mega blok H8. By było, że mieszkasz kurwa w hejcie. Essa klimacie. Ej kurwa, ja wam powiem, że serię w Cyberpunku mam tak, że to jest... Ja nie potrafię tego grać w innych grach, ale jak streamuję Cyberpunka, to potrafię się wczuć w niego. To jest kurwa... Ta gra ma klimacik w chuj, nie? W większości gier nie potrafię tego zrobić, a w tego Cybera jak gram na streamie, to kurwa wczuwam się w niego. Jadę z autem, jest dobra muza. Może to jest kwestia muzy, kurwa. To powiem wam, że to może być kwestia giga fajnej muzy. Ja też ogólnie lubię kurwa klimat taki dystopii, nie? To jest coś, co uderza we mnie mocno. Ale jest muzyczka, jest klimacik, jest graficzka fajna. Czuję się jak polscy recenzenci gier komputerowych. Z trzech jeźdźców apokalipsy, którzy do mnie przemawiają. Upierdalaj tym autem. No i casualowy stream 24H. Może ja tą kamerę chcę mieć tak podniesioną wysoko, bo zazwyczaj kurwa u mnie w aucie widzę więcej, nie wiem, nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że ta kamera w autach jest za nisko. Wydaje wam się, że jest okej. Okay. Znaczy w tym aucie jest akurat i tak giga dobrze, ale w większości aut to kurwa nic nie widać jak jedziesz. That gamer, no widzowie, 29 lat na karku, ja już powoli będę się zmieniał w that gamera, będziecie to obserwować. Dzisiaj z zewnątrz u nas kurwin pod chatą, że już nie wytrzymuje tego i wiecie czym wali? Głównym. A takim... Nie takim głównym jak z kanalizacji. A takim, nie wiem, jak ptasim stary. Tak coś kurwi, jakby ktoś, nie wiem, jakiś smalec, właśnie nie nawozem, nie nawóz, czajcie to. Takim... Nie potrafię tego określić. Łamandy, dzisiaj... Jak Amanda miała stream, to nie poszedłem się zapytałem, czy ona też to czuje, że strasznie kurwi coś, nie? Jakimś gównem, ja no wiesz, tak, że wydaje się, że sąsiedzi jakiś smalec gotują, czy chuj wie co. Kojarzysz Doriana Greya? Chłopie, jestem po filologii angielskiej. Kurwa, ja studiowałem Doriana Greya. Chłopie, pytasz czy jaram? Oczywiście, że jaram. Jaram tak dużo, że nie wiem co gadam. Jaram jakbym był z Jamajki. Ale powiem wam, że jakby to źle nie zabrzmiało, przez wdychanie oparów tego gówna dzisiaj cały czas z zewnątrz i dzisiaj na streamie, zgłodniałem. Dziwnie to brzmi, ale... A tak jest, złe zapachy doprowadzają do takiego poczucia głodu, nie? Ty jesteś flamey też po filologii, no. W sensie, ja ci powiem, no... Ciężko jest skończyć filologię i pracować w zawodzie. W sensie, no jest dużo rzeczy, które można po filologii robić, czysto teoretycznie, nie? Ale mi się wydaje, że ten kierunek jest o tyle... Gdzie się kupuje te chaty? Ale że to jest o tyle fajne, że rozwija ogólnie twój warsztat językowy, przez co zdobywasz umiejętność, która na każdym etapie życia jest potrzebna, bo to jest mega ważne. Łatwiej się konstruuje argumenty, łatwiej się przekazuje to, co się ma do powiedzenia, o wiele łatwiej się wchodzi w dyskusję. Po filologii, mam wrażenie.
A druga rzecz jest taka, że... Ej, widzowie, muszę dodatek, kurwa, kupić. A druga rzecz jest taka, że operujesz obcym językiem, którego też... w którym też skilla wbijasz na o wiele wyższy poziom. Dobra, gdzie to jest? O, jest. Easy Estates. Aha, wynajęte. Aha. Ej, ty, to są 4 chaty w tej grze, ja mam wszystkie, kurwa? Nie oglądałem tego, nie oczer. Jakie jest moje top 3 anime? Brzydzę się anime. Ej, to są 4 chaty tylko w tej grze? Ten z tytanami. Ja mam nawet koszulkę, widzowie, anime tego z tytanami. A to jest renowacja tej mojej chaty, nie? Ta. Obejrzę, żeby być dobre. Kurwa, już tyle... Wiecie, że ja serio w życiu obejrzałem dużo anime mimo wszystko? Ja obejrzałem z 10 różnych anime. Jak nienawidzę, kurwa, serio. Nienawidzę anime. Ja wam powiem, jaki oglądałem. Oglądałem tak. Berserka, Dragon Balla, Attack on Titan, Rycerzy Zodiaku, Sailor Moona. Co jeszcze? Death Note'a. Pokémony. Króla Szamanów. Oglądałem kiedyś w liceum z 2 odcinki Bleacha. Oglądałem to o piłce nożnej, jak byłem dzieciakiem. Oglądałem One Punch Mana, widziałem kilka odcinków i to kilka lat temu. Bo to myślę, że to nie jest anime. Widzowie, idę po coś do jedzenia, zaraz będę. Ty, Bankol! Był dzisiaj u mnie CD Projekt na czacie. A widzowie mi od razu swój PR robili i pisali, że jestem hejterem Wiedźmina. Kurwa. Jakie oni mieli nickname? CD Projekt Red? A, ale... Oni normalnie napisali, że oni też nie... Ktoś napisał, że też nie lubi Wiedźmina. No i jessa. Widzicie? Wy pisaliście, że nie lubię Wiedźmina, a oni odpisali, ja też nie. Easy. Wiedźmin jeden najlepszy. Kurwa, zgadzam się w chuj. Ej, mój stack to nie jest jakiś streamer. Ja mam wrażenie, że kojarzy ten nickname. Muszę zobaczyć, kurwa. Tylko czyj mordy dostanę. Ta, normalnie, wierzyłem, że kojarzę. Wierzyłem z Galaktyki Retro od Krzycha? Nie. Jego main content to dzieła Kojimy? O kurwa, współczuję w chuj, stary, nie? Nie wiem, co robić w tym cyberpunku. Robię 100% dzisiaj, jutro odpalę widmo wolności, jessa.
Ej, ale tak jak ktoś dzisiaj w komentarzach pytał, jaka jest gra, która ogólnie jest uznawana za średnią? Albo ma jakieś negatywne konotacje i mi się w nią dobrze gra? To kurwa Cyberpunk, nie? Jest ogólnie gra, którą ja uważam, nie wiem, po update'cie dla mnie Cyberpunk to jest takie 7,5, nie? Tak całkowicie na sucho to jest 7,5. Ale rozumiem, czemu ktoś może dać Cyberowi 9. Albo nawet 9,5. Nie rozumiem, jak można mu dać dychę. To jest niemożliwe. Ale kurwa, ciągnie mnie coś do grania w niego, nie? Subiektywnie, ile mu daje? No właśnie o tym mówię, nie? Że subiektywnie, kurwa... Co jest do kurwy? Ty czekaj, jadę za nim. I to jest klątwa Cyberpunka. No chciałem coś dobrego o nim powiedzieć, chciałem go pochwalić za coś. Chciałem go pochwalić za bardzo dobrze zbudowany klimat, za świetną imersję, za genialny system miasta, za dobry level design pod tym względem. Za super muzykę. Ale to mi ten, moje oczy po prostu, mam dysfunkcję teraz tego wszczepu we łbie. Normalnie ty w spolonym autem jeździ jessa. Ej, ciekawe czy ja mogę wsiąść do tego auta, dawaj zestrzelaj. Chyba zajeżdżam psiarskim. Człowiek sobie żyły wypluwaj, po co, kurwa! Może strzelba to przyjechało mnie. Wiesz, że to auto jest funkcjonalne? Pa, jest! Dobra, normalnie... To jest najlepsze auto na pościgi, bo nie przybiją ci opon, bo ich nie masz, kurwa. Dobra auto. To jest easter egg, no. Jutro poradniczek, jak to odblokować w grze. Uwaga, potrzebne wsparcie w centrum. Odbiór. Fajne auto. 3-1, mam to. Jakieś prace na wieczór, centrala? Ty, dobra, ja mam dobry pomysł. Ciekawe, czy to auto da się rozjebać. Kiedyś się uda. Uwaga. Myślisz, że ona ma tylko visual glitcha, czy ma też mechanicznego? Ja nie wiem tej gry całościowo ocenić. Uwielbiam fabułę, klimat, artyst, muzykę i eksplorację, ale to stoi w takim kontraście ze wszystkim innym, co niesie ze sobą gameplay, że wszelkie przeniesieniki wywalają na plecki. No bo Cyberpunk jest ciężko od tym względem właśnie ocenić. I ja to zawsze tak samo, kurwa, jestem w stanie sfidalizować. To jest gra, która ma naprawdę przebłyski geniuszu, ale to jest jej problem, że ona jest niekonsekwentna bardzo w swojej jakości. Ja nie wiem, czy jest inna gra, którą można wymienić, która ma... Fajnie, że znowu pojechałem do komu bije dzwon. Jakieś zleconko. Nie wiem, czy jest inna gra, którą można wymienić, która ma lepszą wizję dystopijnego świata nowoczesnego. To jest... No to jeśli chodzi o ten element, no to oni wyznaczyli totalnie nowy poziom. To miasto jest super zaprojektowane. Ja wam powiem, że ja nawet wcześniej mówiłem, że gunplay w Cyberpunku jest po prostu okej. Ale teraz po graniu Starfielda stwierdzam, że gunplay w Cyberpunku jest kurwa giga dobry. Serio, to jest taki fajny ten feedback tej broni. Jest taki recoil. Tak strzelasz kogoś shotgunem, to faktycznie czujesz, że kogoś strzelasz shotgunem. Naprawdę, ja wcześniej myślałem, że to jest po prostu okej.
ale to jest giga dobre. A co z radykiem? Dawaj to nowe. Jego nie było, kurwa. Impuls. Aha, ja mam walkie-talkie policyjne. Dlatego w przypadku oceniania tego typu tytułów, no wydaje mi się, że trzeba być mocno surowym. Jasna cholera! I docenić grę za to, co robi dobrze, ale tak samo surowo zjebać to, co gra robi źle i tyle, koniec, kropka, nie? I nie zostawić nic pomiędzy. To prowadzi do tego, że te gry się ocenia w... Ja muszę zgubić tą połarnię pierwsze. To prowadzi do tego, że te gry finalnie się ocenia na przykład nisko, no nie? No bo jak weźmiesz takiego cyberpunka i każdy element na przykład uznasz, że to jest minus pół do noty, albo nawet minus jedna, w sensie minus 0,25 do noty, to kurwa, tu się dużo tych rzeczy zbierze, nie? I finalnie gra, w którą się dobrze gra i mógłbyś powiedzieć, że jest giga dobrą grą, wartą do polecenia, okazuje się, że na papierze staje się siódemką albo ósemką. Policja! Strzelasz do policji! Nie grałem Witchfire. Grałem, Bonkel mi mówił, że ma klucze, a też dzisiaj właśnie na Keymailerze widziałem, że są ogólnodostępne. Ej, jak się gubi policję? Serio? Wjadę na parking. Siedem-osiem to jest dobra cena. Dla mnie to jest tak. Piątka to jest przeciętniak. Szóstka to jest gra po prostu okej. Siódemka to jest gra dobra. Ósemka to jest bardzo dobra. Dziewiątka to jest gra świetna, genialna. Dziesiątka to jest dla mnie trendsetter. To jest gra, która definiuje gatunek na nowo, nie? W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Więc nawet idąc tą moją skalą, ja rozumiem, że w niektórych miejscach Cyberowi można dać 10 punktów, nie? Ale, no jak miałbym na przykład dalej ocenić Cybera, no to patrzcie, wychodząc nawet z każdej gry, wychodząc z poziomu dyszki, nie? Stwierdzamy, że okej, podoba mi się Cyber, zaczynam od poziomu dyszki. No to sorry, ale za AI, moim zdaniem, tu trzeba odjąć jeden punkt. To jest raz. A dwa, trzeba odjąć kolejny punkt za zagliczowanie rozgrywki, kurwa, nie? No i na przykład teraz na tym etapie jestem w stanie odjąć mniej za to. Ale za AI to jest nadal dla mnie, to jest bardzo istotny element gry, który nie może mieć niższej wartości niż jeden pełny punkt, nie? I nawet jeżeli każdy pozostały element bym ocenił na 10, ale na przykład tak, muzyka w Cyberze to jest dla mnie dyszka, no wygląda świetnie. Grafika? Trzeba wziąć pod uwagę, że to wyszło 3 lata temu. Ja uważam, że grafika jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o główne postacie, oni mają fajnie zrobioną mimikę, ale też postacie randomowe, te NPC. Kurwa, no, patrzcie nawet na to. Oni fajnie wyglądają, oni są nowocześnie ubrani. To jest, kurwa, coś, co mnie giga grzeje, nie? Chcesz zrobić dobry uczynek i ale i gryje już bardzo często zaczynają odstawać, nie? Ale dużo osób tutaj wygląda faktycznie fajnie. Te postacie, które są albo postaciami głównymi, albo pobocznymi, mają naprawdę fajne stylówy. To mnie giga jara, nie? Ale dużo wygląda, no, plastikowo, kurwa, po prostu plastikowo, nie? Fabuła, ja nie wiem, ja w ogóle, ja wam powiem, że najchętniej bym jakkolwiek zrezygnował z oceny fabularnej gry. Kiedykolwiek, bo to jest, kurwa, to jest kurewsko ciężkie do oceny i fabuły są bardzo subiektywne. Dla mnie na przykład fabuła Cyberpunk jest nudna, bo jest zbyt oczywista, jest zbyt podana na talerzu. Oj, kurwa, wielkie złe korporacje i kurwa dążenie do zysku i bla 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 i zatracenie się w człowieczeństwie, nie? No to jest, dla mnie to nie jest nic ciekawego, nie?
I na przykład zamiast oceniać, o czym ogólnie jest ta fabuła, czyli ogólny plotline, to wolałbym ocenić sposób poprowadzenia tej fabuły gameplayowo, no nie? I tutaj już można pogadać o czymś kurwa o wiele ciekawszym, czyli w jaki sposób fabuła jest serwowana graczowi za pomocą ingerencji żadnego Silverhanda. I to już jest kurwa super sprawa, nie? To już jest coś, o czym można gadać. To jest już coś, o czym można... to jest już coś na temat czego można zrobić jakąś analizę i to rozpisać. No bo co, ja powiem, że dla mnie fabuła jest zbyt oczywista, a ktoś mi powie, a mi się podoba. No to kurwa, no jemu się podoba i tyle. Któreś się odklejasz z krytyką dzisiaj. Nie ma problemu, stary, możemy wejść w konwersację, żeby mi powiedzieć, czy mi się odklejam, kurwa. Więc ja zamiast... W sensie mi się wydaje, że w ocenianiu ogólnie fabuły gry jest ciekawsze ocenienie mechanicznego sposobu prowadzenia gracza przez fabułę, niż stricte danej fabuły, nie? Cześć, o co mi chodzi? Wczoraj na przykład gadałem o tym, bo i w ogóle w tym samym czasie ktoś to wspomniał na czacie. Wiecie, co jest na przykład genialnym sposobem prowadzenia fabuły w grach komputerowych? Kurwa, quest Moiry w Falloutie 3, który jest tutorialem Fallouta, który wprowadza cię w mechaniki gry za pomocą pisania dziennika dla typiary, która chce stworzyć poradnik przetrwania na pustkowiu, nie? I używa cię jako królika doświadczalnego. To jest dla mnie 10 na 10 pisania kurwa questów w grach komputerowych. Bo to jest świetne wprowadzenie mechaniczne gracza do gry za pomocą fabuły, nie? Znaczy fabuły, no questa takiego. Uwielbiam to kurwa. I czy ten quest na przykład fabularnie jest ciekawy? Nie, ale on konstrukcyjnie jest świetny. I tę konstrukcję już można normalnie podzielić i ocenić ją. No bo ktoś powie, a mi się quest podoba, a ktoś powie, a mi się nie podoba. Uważam, że nudny i chuj. No i taka kurwa gadka, nie? Nie pamiętam, jak działa to hakowanie. Ja mam wprowadzić tak jakby... Ja chodzę po szynach, nie? Mam wprowadzić 55, potem FF, a potem na tym samym rzędzie 1C, tak? Czyli wprowadzam 55, 1C, a potem FF, tak? Tak? I tak. 7A. Nie, i chuj. Tak. Poziom pion, poziom pion. Wykorzystanie mechanik gry w taki sposób, by zachęcić gracza do używania ich. W takim wypadku, w tym wypadku quest. Minus jest taki, że można go, zdaje się, pominąć, bo nie każdy musi wejść do Nuketown jako pierwszego. Kurwa, ale wiesz co? To nie jest Nuketown, to jest Megatona. Megatona jest jako Nuketown przy ten, w oryginale? Przetłumaczone? Nie, ona się też nazywa Megatona. Ta gra jest tak poprowadzona, że wszystkie drogi do niej prowadzą, nie? Czysto teoretycznie można to pominąć, ale ja nie wiem, czy to jest... Jaki procent osób by to pominął, nie? No to jazda! Megatona, no. Megatona. To jest 100%. Ty jesteś Roh? Aha. Ja. Mam zlecenie, żeby cię stąd wyciągnąć. Masz radę iść? Synku. Ale tam można tak jakby kilka kodów naraz złamać, nie? Bo są trzy kody. Nie pierwszy raz mi ktoś obił ryj.
Daj tylko znać kiedy i ruszamy. Okej, okay, wstawaj. Pora spadać. Pełna zgoda. Słuchaj, jeśli będą jakieś problemy, nie pomogę ci. Nie w tym stanie. Poradzę sobie. Za to mi płacą. Same drzwi jest... Otwarcie drzwi jest epickie. Epickie to jest wypierdolenie megatony w pizdu. Dokładnie. Jest wysadzony. Nie, no ja Fallouta 3 uwielbiam, nie? Bardzo go lubię. On gigabaty zgarnia od dużej ilości fanów Fallouta, ale naprawdę ja uwielbiam Fallouta 3. No. Dobra, nie dziękuj. Dobra, ogarnijmy temat do końca. Trzeba dobrze zacząć sobie przewidzieć, jak się osie będą zmieniać i w tych rzędach kol... A dobra, to już o hakowaniu, myślałem, że o projektowaniu questów takich. Jakbym grać tą struną, jak dla mnie to wygląda, jakbyś ich skakanką napierdalał, ale każdy gra jak lubi. Ja nie lubię strzelanek, nie? Dlatego nie gram zawsze bale buildami w takich grach. Tak właściwie to kto wyłożył kasę, żeby mnie wyciągnąć? Grałeś w polską wersję językową Fallouta 3? W tamtych czasach Skiba jako Freedog? Tak, no! Messi, Dio. On w rozgłośni radiowej tam będziesz był. Miał kłopoty po numerze, który wyciął. To w jego stylu. Wiecie, jaka jest najśmieszniejsza polska wersja językowa jakiej gry? Heroes 5 i Bogusław Linda i Katarzyna Foremniak, tak? Ona się nazywa Foremniak? Czy napluć mu w twarz, czy podziękować? Czekajcie, muszę wygooglować. Będzie lepiej dla was obu, Foremniak. Jeśli nie będziecie się więcej spotykać. Teraz mam talent, tak. Nigdy. Ja pierdolę, to jest tak do dupy. Swój chłop jest. Małgorzata Foremniak. Nie daj się zeżreć. To jest chyba jedna z najgorszych lokalizacji, która uwzględniała w siebie takie jakby gwiazdy, nie? Oni sobie tak nie poradzili z tymi rolami. Te dialogi tam są tak idiotycznie nagrane. Okej, okay. Rok jest bezpieczny, ale oczekiwałam po tobie trochę więcej dyskrecji. Następnym razem bardziej. Jest bardzo ciekawy kontrast między biednymi mieszkańcami Megatony, które wiążą koniec z końcem, a jakimiś bogaczami, którzy chcą po prostu zobaczyć za hajs, jak wygląda wybuch bomby atomowej na żywo. W tym świecie pato postapokalipsy, gdzieś się nawybuchało. Najlepszy to jest wątek z Fallouta 3. Ludzie straszną bekę ci są z Toda Howarda i się pytają, czy to jest jakieś nawiązanie do reprezentowanych przez niego wartości. Bo jest taki wątek, że są, kurwa, tak jakby, jak się nazywa grupę ludzi, którzy próbują się dostać do jakiegoś kraju z uchodźcy. Jest wątek uchodźców w Falloutie 3 i można próbować przegadać chyba tego właściciela hotelu, że oni są wartościowi. I żeby pozwolił mieszkać u siebie na miejscu, no nie? I tam im normalnie można powiedzieć, że spierdalali i... I on też tak mówi, ale jest jakiś sposób, gdzie można go nakłonić do tego, żeby ich wziął do siebie i zasymilował ze swoją ludnością, nie? Nie, to chyba... Kurwa, może to chodzi o gulę? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. I tam jest wątek taki, że oni mówią, że oni giga chcą dołączyć, bla bla bla, że oni będą pomocni, że oni zbudują z nimi społeczeństwo. I jak ich wpuszczasz do tego hotelu, to tam nagle się robi jakiś totalny rozpierdol. Oni to niszczą od środka i zabijają wszystkich. I ludzie zarzucają to Dowi Howardowi właśnie taki antysemityzm. I śmieję się zawsze z niego, jaka była jego postawa napisania tego questa, że są ludzie, którzy mówią, że potrzebują pomocy, można im teoretycznie pomóc, ale Todd Howard pokazuje finalnie, fabularnie, że to jest całkowicie niepotrzebne. No, w ten Penny Tower to jest. To jest z gulami, czy nie? I ludzie gigagnębią Todda Howarda o tego questa, nie?
Nie, widzowie, jutro zaczynam dodatek. Ja nie wczuję się już dzisiaj. Jutro odpalam stream i zaczynamy dodatek. Już jest druga, bo nie chcę ten... Nie chcę odpalić dodatku na godzinę i go wyłączyć. Jutro na lajciku wieczorem odpalamy dodateczek. I teraz sobie podokańczę questy i tyle. Jak ktoś wywołuje emocje, to znaczy, że spełniłem swoje zadanie. Kurwa, ale ja na przykład lubię coś takiego, jak ktoś wywołuje takie bardzo mieszane emocje. Bo na przykład jestem totalnym przeciwnikiem i nienawidzę czegoś takiego. Pamiętacie, widzowie, reklamę Allegro z dziadkiem? Czy nie? Kiedyś, ja pracowałem w marketingu wtedy. I Allegro stworzyła taką reklamę z dziadkiem wtedy. Kurwa, mogę podjechać jeszcze. Gdzie... Jest dziecko poczęte z typem z innego kraju, no nie? I to dziecko nie zna języka polskiego i dziadek na Allegro zamawia sobie podręczniki do uczenia się języka tylko po to, żeby móc porozmawiać z wnuczką. Kurwa mać. To było tak tanie jak skurwiel. I ja wtedy pracowałem w marketingu i każdy chciał taką reklamę, kurwa, nie? Ja pamiętam, jak ktoś kurwał nas wewnątrz firmy, miał zrobić jakąś dodatkową reklamę, to kurwa zawsze o tym mówili, że może taką reklamę zrobiły. Znowu ty. Mnie to tak rozpierdalało, to było takie raczej skorzechuj, nienawidziłem tej reklamy, nie? I na przykład ja uważam coś takiego za gigatani chwyt. Czyli żerowanie na najpodlejszych ludzkich emocjach i kurwa takiej ludzkiej empatii. To jest tanie w chuj, nienawidzę tego. Ja jak na przykład coś takiego widzę, to się wkurwiam, mnie to irytuje po prostu, nie? Dlatego lubię na przykład, jeżeli coś jest stworzone w grach w taki sposób, że dzieli ludzi, że ma połączenie pozytywnych i negatywnych emocji, to jest w chuj ciekawszy wtedy, bo to prowadzi do jakiejś dyskusji. Rzeczy, które nie są zero-jedynkowe, no bo ta reklama jest banalna, kurwa. No banalna, dziadek się nauczył języka dla wnuczki, o kurwa, ale smutna, ale piękna reklama, nie? Piękny dziadek chwyta za serce, nie? A na przykład to by było giga lepsze, jakby ten dziadek się nauczył tego języka, przyszłaby ta wnuczka, aby wyciągnął pistolet, kurwa, i powiedział, o ty kurwo, nie? To by było w chuj lepsze, bo wtedy by był jakiś nagle, kurwa, dualizm. Nie wiadomo by było, w jakim celu on się nauczył tego języka. Może on się nauczył tego języka po to, żeby jej powiedzieć, że jej nienawidzi, nie? I to by było świetne, że coś prowadzi do totalnie nieszablonowego zakończenia. Tak się powinno robić fabuły, nie? I też lubię, jak na przykład w grach coś jest takie nieoczywiste, że wydaje się, że to będzie przewidywalne, a tam masz nagle obrót o 180 stopni, nie? Dobry, nie? Jak ci się podobała pierwsza medytacja? Więc jak gry mają takie proste wątki, które są lepiej podane na talerzu, to mnie to irytuje w chuj. Nienawidzę praktyka tego. Praktyka kontemplacji musi być regularna, aby przynosić efekty. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Chcesz spróbować jeszcze raz? Ile kosztuje kolejny braindance? Ile uważasz? Okej. Dobrze. Będę czuwać nad tobą w trakcie medytacji. Jakie są czaty, takie przykłady questów, fabuły, plot twistów w grach, które są całkowicie nieoczywiste i takie mieszane emocje budzą? Kurwa, plot twist z Baldur's Gate 3, no ale to nie będę spoilerować nikomu, to jest w miarę świeża gra. Tam jest świetny, kurwa, plot twist, nie? Baldur's Gate, o kurwa. Baldur's Gate zrobił coś takiego, że poczułem obrzydzenie w pewnym momencie. Raz jesteś wodą, raz jesteś lodem, raz jesteś śniegiem. Co ma takie, kurwa, dobre plot twist? A ten quest on zrobił. Raz jesteś mgłą. Raz jesteś leczniczą wodą. Saints Row 4. Postać gra... Jak postać gra prezydentem, to ma wybór na początku między znalezieniem leku na raka, albo znalezieniem rozwiązania na głód na świecie. Podobno też podzielone wybory były. Nie no, lepszy to był wybór, jakbyś na przykład mógł znaleźć rozwiązanie na głód na świecie, ale rozwiązaniem by było zabicie wszystkich głodnych. To by było zajebiste, nie? Mądrość.
Wiedzę. Zdrowie. No, ty Beskitu, ej. Czajcie stworzyć grę komputerową, w której czysto teoretycznie grasz praworządną postacią i na ogół ludzie grają dobrymi postaciami, nie? W grach komputerowych. Tak, takie są statystyki. Większość osób gra dobrymi postaciami. I prowadzić to w taki sposób, że każdy dobry wybór prowadzi tak naprawdę do totalnie chaotycznie złego wyboru. Czyli właśnie możesz pomóc głodnym, ale w taki sposób, że po prostu zakańczasz ich życie. I napierdolić w grze multum takich wątków, gdzie teoretycznie robisz dobrze, a praktycznie robisz giga zło. Tyranii na tym nie polega przypadkiem? Dziękuję, duchu wody. Sercem i duszą. Kotor i Revan. No to jest plot twist, ale to nie jest taki plot twist, który wiąże się z takimi mieszanymi uczuciami, nie? Jak i bez innych żywiołów. Jakie w tobie ukryte piękno. Jak i we wszystkich żywiołach. Kurwa, ej, nie mogę sobie teraz przypomnieć, co ma taki Beskitu wątek, że... Co ma taki wątek w grach? Bo tego chyba Beskitu nie ma dużo. Undertale. Undertale może mieć dużo tak, no. Fable 1 ma takie, o no! Fable 1 z tą... Jak ona się nazywała? Rogue? Nie, nie pamiętam jak ona się nazywała. Szept, no. Szept. Szept to kurwa tylko głowę ukrócić, to jest najlepsze rozwiązanie na nie. Jest, no. To prawda, Fable ma kilka takich właśnie elementów. O kurwa, jakie fajne auto. Uwaga, mamy sytuację w Westbrook. Odbiór? Przyjąłem, centrala. Ta sytuacja pewnie nazywa się Eurodyne. Jack the Ripper jest fajną postacią, no. Ej, nie no, serio, co podzieliło graczy? Jakie wybory w grach podzieliły graczy? Można już zagrać Phantom Liberty, chyba właśnie z premiera teraz. Nie no, dobre radio. Padł zaraz w Gothiku 2. Pamiętam Starfield, Scorn? Tak, ale ty mówisz stricte o grach, które podzieliły graczy w odbiorze tego, czy są fajne, czy są niefajne. Mówię o wyborach w grach, które były dwojako odebrane. Jedni mówią, że to były świetne wybory, drudzy mówią, że to były tragiczne wybory i że to nie powinno mieć miejsca w grze. Jest coś, co prowadzi w grach do takich dużych sporów pomiędzy graczami? No, mi nic nie przychodzi do głowy tak na szybko. Wysadzenie megatona, no to jest mały taki, nie? Wybory gracza w grze, no. Jeśli drugie scenarzystów... Ale to w The Last of Us 2 ja nie gram w takie gry. To tam jest chyba było bardzo dużo jakichś takich wątków przyciągniętych polityką nowoczesnego świata, nie? Tam są jakieś wątki LGBT, tego typu rzeczy. Chyba ludzie to za to bardzo zhejtowali, nie? Że tam jest zbyt dużo narzucania swojej wizji tego, jak powinno... Jak powinien... Nie za to. Jones potrzebuje pomocy. Jemu oczywiście wydaje się, że nie, ale jeśli jej nie udzielisz, to ten uparty osioł zginie. Max to dziennikarz i mój znajomy sprzed lat.
Przyprowadź go do mnie. Ja muszę widzowie zagrać kiedyś w The Last of Us, ale wy, wy znienawidzicie The Last of Us'u, nie? Ja nie mogę grać w takie gry. W sensie to jest coś, co ja bym musiał zagrać z Samandą, tak jak graliśmy sobie w... Aha, tak jak graliśmy sobie w... tego Detroit Become Human. Żyć w Stratholm. Nie no, to widzowie, żyć z... Ja to jest dobry przykład. Żyć w Stratholm była potrzebna. Czy Arthas zrobił źle? Waszym zdaniem? Arthas bardzo dobrze zrobił, moim zdaniem. Ej, nie no, feedback tego pistoletu jest świetny, kurwa. Wy oglądając to czujecie, czy nie? Jak strzelam pistolcem. To widać na ekranie, czy to serio dopiero jak się gra, to czujecie? Ty, ale ja przeżyłem, ja miałem 100 życia, kurwa. Aha. Ja miałem 140 życia. Nie no, Arthas dobrze zrobił. Serio, a to co zrobił Arthas, to było poświęcenie, które trzeba było podjąć, nie? Pozdro 600, nie wiem, który to był quest i chuj. To było to, nie? Jezu, błagam, nie zabijaj! Możesz wybrać delta? Wiem, ale ja go nie mam, wiesz jeszcze? Ja nie chcę dzisiaj grać w delce. Katorze są bardzo fajne wybory. Katorze jest tak. Jest na przykład taka misja, że napadają bandyci tego aliena. I możesz im powiedzieć, co wy robicie. Zostawcie go. Zabić bandytów przy alienie. On wam podziękuje. Potem go zaszantażować po to, żeby wam za to zapłacił. I on płacze, mówi, że jest biedny i w ogóle i on nie ma wam z czego zapłacić. Po czym mu grozicie śmiercią, bierzecie od niego pieniądze, a finalnie mówicie, że jednak się rozmyśliliście i że utniecie mu łeb i chuj, nie? Kotor ma świetne takie wybory. Mi tego bardzo często brakuje w grach. Najlepszy plot twist to jest, jak można wziąć karta z Kotora na Korriban, z nim poprowadzić wątek fabularny jego rodziny po to, żeby finalnie doprowadzić go do Sudoku. To jest kurwa. To jest giga gitara. Puszczop, nie rozumiem twojej wiadomości w ogóle. Sudoku? No, Sudoku. Japońska sztuka odebrania sobie życia. Sudoku. Max Jones potrzebuje pomocy. Jemu oczywiście wydaje się, że nie, ale jeśli jej nie udzielisz, to ten uparty osioł zginie. Max to dziennikarz i mój znajomy sprzed lat.
przeprowadź mnie do niej, jest skancelowany, niestety. Przypominam, jest uparty. Szczegóły w załączniku. Zabicie Mishin też jest super, no. Jezu, a w Kotorze jest chyba najwięcej takich wyborów. Ja zawsze gram mrocznymi postaciami. Nigdy nie gram dobrą postacią. Jeżeli tylko mogę zagrać mroczną postacią, to gram mroczną postacią. Dark Messiah stawiał ciekawy moralny wybór przed graczem, czy zaakceptować demoniczną formę. Kurwa, to nie jest moralny wybór. Chyba każdy to akceptuje, czy nie? A potem skończyło się zainteresowanie i zniknęły kamery. Tak. Okazało się, że mamy dodać szczegóły. Spójrz. W pierwszej generacji. Oszukali. Pospyli się na jak. Nie. Spokojnie, rozumiem. A mi brakuje takich rozwiązań w grach, nie? A wiem, że dużej ilości rzeczy już się na przykład nie da wprowadzać przez PEGI i nie można dać do gry perka jak w Falloutie 1 czy 2 zabijania dzieci. Jesteś korposem? Mów albo strzelę. Oho. Nie jestem żadnym korposem. Nazywam się V. To jest Duke Nukem. Mnie tu Regina. Regina? Przekaż jej, że może się pierdolić. Ktoś wydał na ciebie wyrok, ale pewnie to wiesz. Co? Słuchaj, też mogę mieć to gdzieś, ale Regina chce ci pomóc. Mnie? To ona potrzebuje pomocy. Była najlepszą dziennikarką, jaką znałem. Moją mentorką, a teraz sprzedała się. Ale ja się nie sprzedam. Nie sprzedał się. Ładnie będzie to wyglądać na twoim nagrobku. Dużo ładniej niż sprzedaj na kurwa. Stalkera ostatnio. Aż tak nienawidzisz Regin? Ty, ale wiesz co? Ja Stalkera pamiętam odpaliłem kiedyś. Jak byłem dzieciakiem, jak on wyszedł. Naprawdę, w jakim roku wyszedł pierwszy Stalker, cień Czarnobyla? Nie wiem, jakiś kiedyś 2006? Kiedyś słowo dziennikarza coś znaczyło. 2006. Patrzyliśmy tym wszystkim. Ja w to pograłem 2 godziny i... Ja nie strzelałem o co chodzi w tej grze, ją włączyłem. Musiałbym zagrać w Stalker jeszcze raz, bo ja wtedy całkowicie nie kminiłem tego typu rozgrywki. To też nic nie zmieni. Bo to był taki... To była kurwa strzelanka. Ty to robisz na złość Reginie? Podobna do chyba stylu gry Metro. Gówno tam wiesz. Ale tam w sumie było dużo dialogów. Tylko że te dialogi były takie jak w CRPG-ach. Twoja dziennikarska ciekawość. Spotkaj się z Reginą, pogadajcie. Sam się przekonasz, kim teraz jest, o co walczy. Mi to wtedy, pamiętam, przypominało trochę system gry z Deus Exa, na którego też byłem totalnie za głupi. Ja na przykład metrosów nie lubię, nie? W sensie metrosy są zbyt korytarzowe dla mnie. O nic więcej nie proszę. Dobra. Ta żółta, no, to była super ta okładka. Miałem naklejki nawet na drzwiach z tego do pokoju, pamiętam. To była główna strzelanka i bez lekkiego skilla trudno będzie ci przejść pewne etapy. Ale... czyli to była strzelanka z dialogami po prostu. Tam nie było rozwoju postaci. Jak nie ma rozwoju postaci, to nie zagram. Shadow of the Colossus tą fabułę buduje na egoizmie. Ale w Shadow of the Colossus to jest chyba... tak jakby... jak w Soulsach poprowadzone, nie? To jest całkowicie nieoczywiste. Ja grałem w Shadow of the Colossus, jego chyba finalnie nie skończyłem. Jego streamowałem kiedyś, na pewno. Shadow of the Colossus są takie artystyczne Soulsy dla mnie. To jest giga ciekawy typ gierki. Na przykład Shadow of the Colossus jest dla mnie tym, czym powinny być kanapowe gry dla casuali, nie? Jak byłbym już na przykład starym dziadem,
i bym nie domagał w gry, nie wiem, pokroju takich bardziej wymagających RPG-ów rzędu jakiegoś Baldur's Gate'a, jakiś hack and slash i innych tego typu rzeczy, albo Souls'ów, to wtedy bym chciał grać w takie bardziej artystyczne gry, które nadal mają taki nietuzinkowy gameplay, nie? Czyli coś w pokroju Shadow of the Colossus. Bo Shadow of the Colossus to jest taki Souls-like trochę, tylko zupełnie inny. To jest połączenie Souls-like'a z Zeldą. To jest przygodowa gra bez żadnego levelowania, chodzenia po świecie i szukania konkretnych elementów w nim. Jestem przyzwyczajony do takich luksusów. Ale połączona z zabijaniem bossów. Czasu. Na razie, Max. A pamiętacie kiedyś w ogóle z kategorii tego typu gier? Była taka gierka i nią się ludzie mega jarali, jak wyszły tego pierwsze trailery. A to potem się finalnie odbiło bez jakiegoś takiego żadnego echa. The Last Guardian. O tym takim dziwnym, smokowatym czymś. O kurwa. Teraz to mnie czeka trudna rozmowa z Maxem. Zamykam kontrakt. Zowie. Co? Essa, widzowie. Frytki z posypką. Frytki z posypką w stylu greckim. To dawajcie, widzowie, zapuśćcie jakiś temat do jedzenia o grach. No właśnie, on wyszedł w 2016. Tak, ja dobrze kojarzyłem, że PewDiePie to hype'ował? Chyba tak. No to też nie dobrze stwierdził, że to była gra, co się spóźniła dwie dekady. Jako ten Spira, jeszcze nie grałem. Czy mamy w Rumunii pewnie? Please, mamy. Nie, Bonkol, nawet gry jeszcze nie kupiłem, bo nie wspieram preorderów. Bonkol, słuchaj, robimy tak. Zakładamy knajpę, ty wymyślasz nazwy potraw i dziwne potrawy, a ja wymyślam dziwne drinki i dziwne nazwy dla nich. I ktoś wchodzi do knajpy i mówi tak. Dzień dobry, poproszę dwa razy parówkowe rolo i siłkę. Nadmierz Essa, say no more. Napisał mi tweet, że zamykają temat, bo mi nie mogą pomóc. Jak idą pracę nad szekalem, kurwa, mamy ogarnięty taki system. Filip to w ogóle ogarnął z Zajfem. Wczoraj mi to Zajf podłączał. Mamy ogarnięty taki system do przesyłania sobie idealnie danych na GitHubie. Jak każdy wprowadza jakiekolwiek zmiany, to automatycznie to uploaduje i przesyła, kurwa, nam do Unreala. Totalnie pojebany system. Teraz jesteśmy na takim etapie, że mamy zakończone planowanie i napisanie podstawowych systemów działania gry i nie jesteśmy w stanie działać już teoretycznie, tylko musimy działać bardzo praktycznie, przez co to, co robi Zajf. Filip pracuje teraz tam nad innym projektem, on jest teraz mocno zajęty. Zajf pracuje teraz nad zaaplikowaniem każdego rozpisanego spela i wszystkich do niego iteracji możliwych, czyli te wszystkie takie efekty support jamów z POE. Bonkol, jutro jadę na miasto po rzeczy, z Amandą jest umówiony, jutro Amanda nie streamuje. Ja mam zakończony etap tak jakby tworzenia pomysłu na te skille i fabularnego zahaczenia tego. I ja teraz, kurwa, jutro i pojutrze będę wprowadzał wszystkie drop table, przedmioty, które się będą generowały na pierwszych poziomach i na tego typu rzeczy. No jesteśmy na etapie, na którym musimy wytworzyć już tak jakby playable demo, nie? Musimy wytworzyć już etap rozgrywki, na podstawie którego będziemy tworzyć pozostałe rzeczy w niej, nie? Więc Zajf teraz rozstrzymienia, kurwa, to ma nazwę, nie? Ja wam nie powiem, jak to się nazywa. Sposób generowania poziomów w Unrealu, randomowych. Ja rozstrzymieniam drop table, nie? Mój stack na Twitch jest problem z zadaniem podstawowego pytania, kurwa, przez support. Miałem stary 2000 subskrybentów, kurwa. Twitch mi nie potrafi na podstawowe pytanie odpowiedzieć, kurwa. Mają totalnie w dupie każdego. Kwalifikuję się teraz do tego programu Partner Plus. Zadaję im pytanie o ten program i oni mają mnie w dupie, nie? Proceduralne generowanie poziomów. Tak, ale to ma nazwę, ten system w Unrealu ma nazwę konkretną. Jakiś dungeon, kurwa, master czy coś takiego. X13. Nie będzie dalej i tak cubek leci. Dzięki, Norwin, za 13 miesiąc. Ja nie wiem, co, kurwa, Twitcha obchodzi, ale, kurwa, pomyślcie sobie, że na Twitchu Asmongold dostał rok temu bana. Ktoś mu napisał jakieś słowo na czacie w grze. I on nawet nie zwrócił na to uwagi, oni mu dali bana. I oni w ogóle się odnieśli do tej sytuacji po tym, jak nagrał film, że o chuj chodzi, czemu on bana dostał. To ja będzie ostateczna moja próba przeatakowania. Wiesz, że to nie była Rikota, tylko tofu? Nie no, na pewno tu miałem ser jakiś, na 100%. Dałeś mi chyba resztki mozzarelli. Tano, Asmongoldowi ktoś w Diablo 3, kurwa, grając,
Albo w Diablo 4 nawet, nie pamiętam. Coś na global czacie walnął N-Worda. I to kurwa, to trwało pół sekundy dosłownie, nie? Co ty gadasz, że to była mozzarella alla ricotta? Giga dobre. On się mnie kapnął za chuja, no. Tak, chcemy stary... Z Piotrem gadaliśmy z Dobrodziejem na ten temat, ale Dobrodzieja chyba nie będzie. Może byśmy właśnie Bonciego do tego zrekrutowali? Chcemy zrobić podcast podsumowania gier z września tego roku, bo kurwa wyszedł Starfield, wyszedł Mortal Kombat, wyszedł Lies of P i teraz dodatek do Cybera. Moglibyśmy tak przez dwie godzinki omówić wszystkie. I Baldur, a nie, Baldur, to już nie jest rzeczny, stary. Ogólnie teraz był giga mocny okres. Końcówka wakacji, to teraz był świetny okres. Czy gdzieś można poczytać o projekcie tej gierki? Mam dwa filmy na YouTubie, się nazywa Projekt Szakal, ale tam kurwa bardziej gadamy o koncepcji. Na Discordzie jest wrzucone kilka fotek, takich większych, ale my nie mamy żadnych konkretów. My zaczęliśmy nad tym pracować kurwa 3 miesiące temu. Ja wam pokażę najciekawszą rzecz z tego projektu. To jest kurwa taki banger. Ja to pokazywałem kilka dni temu. To jest na przykład, jak u nas wygląda w Szakalu. Wszelkie możliwe iteracje speli, nie? Jak to się kurwa łączy? Jest takie pojebane. Czyli masz skill i masz nakładany na niego efekt, nie? Masz Fireballa, który jest na przykład Returning Projectile. Masz Fireballa, który jest przybijający. Masz Fireballa, który wybucha. Masz Fireballa, który ma efekt Shotguna, czyli Next Hit Delaya ściąga. Masz Fireballa, który się odbija, nie? To jest na Unrealu 5. Kurwa. O chuj. Ostro papryka mi wpadło do gardła. Najlepsze to było w momencie, gdy Blizzard mówił o tym, jak ciężko jest w kodzie gry zmienić Stasza. I Zaj wstawił 15-sekundowy poradnik, jak w Unrealu powiększa się Stasza dla gracza. To jest z Biskitu wejście w odpowiednią rubrykę kodu w Unrealu, który no nie jest stricte kodem, tylko jest kurwa tymi tabelkami, nie? Zmiany z 3 na 10 i nagle się robi 10 zakładek Stasza, nie? O właśnie, to się blueprinty robi, no. Ale Zajf nie jest kurwa tak jakby informatykiem z zawodu, nie? Czajcie, on to sobie w wolnym czasie koduje i programuje. Tylko jak na razie najlepsze w tym wszystkim jest to, że wszystko co kurwa ja wymyślę albo potem jako pomysł, albo potem jako koncepcję, która może powstać, kurwa, bo to też jest na przykład giga ważne, nie? Ja za każdym razem jak coś wymyślam, to wymyślam jak ta koncepcja może pójść dalej i w jaki sposób można zabezpieczyć kod przed czymś, co ewentualnie by mogło potem mieć miejsce, nie? Wiecie o co chodzi? To jest giga ważne. Ja na przykład nie programuję, ale kurwa giga kminie takie rzeczy. Jakie mogą być ewentualne efekty wprowadzania czegoś, nie? Do silnika. Ale... No, na przykład była taka sytuacja, że Zajf mówił, że w koncepcji save'ów on nie ma pojęcia, jak napisać shirt Stasza, który się łączy z kilkoma save'ami, że jemu się wydaje, że to będzie giga ciężkie i że nie damy rady tego chyba zaimplementować do gierki, po czym kurwa w 8 godzin rozkminił, jak to napisać i kurwa to normalnie działa w gierce, nie? Tylko że problem jest taki, że gra, którą my robimy, jest hack and slashem. I hack and slashy są strasznie skomplikowane koncepcyjnie. Jest tak jakby, wyobraźcie sobie, że tworzycie platformówkę, nie? Tworzysz platformówkę od czego? Robisz postać, robisz pierwszą planszę, robisz chodzenie, skok, double jumpa i zaczynasz pracować na już wytworzonej przez siebie kreacji, którą cały czas ulepszasz i dodajesz do niej elementy, nie? A z uwagi na to, że hack and slashy są bardzo mocno koncepcyjnie zawiłe, to jest ogromna ilość rzeczy, którą trzeba wymyśleć w ogóle i napisać przed kurwa zaimplementowaniem pierwszego poziomu. Bo to są, wiecie, to są takie rzeczy jak ekwipunek, to są takie rzeczy jak kurwa skille, to są takie rzeczy jak drop table, to są takie rzeczy jak kurwa drzewko umiejętności. Jak kurwa napisanie Tetrisa do ekwipunku, wydawanie statystyk, wydawanie skilli, zdobywanie expa, który nie działa na, wiesz, na takiej bardzo prostej podstawie, zdobywasz przedmiot, on daje ci level, nie?
Na przykład w Szakalu mamy takiego kurwa, taki test field, mamy taki poziom, gdzie są powydzielane miejsca, w których na przykład dostajesz 50 obrażeń od lodu na sekundę, 50 obrażeń od ognia na sekundę, bo na tej podstawie testowaliśmy statystyki, nie? Chcesz, żeby wam poprowadzić sesję projektowania domenowego? A po co nam to? To jest w ogóle najlepsze w hack and slasher, żeby wiedzieć, że grasz w bardzo dobrego hack and slasher. Temat Diablo 4 w sumie dzielił graczy, sami twórcy też, ale swoją drogą. Kurwa, nieustanna progresja. To jest najważniejsze w hack and slasher moim zdaniem. W hack and slasher musisz mieć poczucie, że każda wsadzona przez się minuta do gry progresuje twoją postać, nie? To się nie może zatrzymać. I jak to się zatrzyma, jak to gdzieś leży, to jest źle zaprojektowane hack and slash, nie? Ale my na przykład Szakala robimy na takiej koncepcji, że bierzemy element roguelike'a, z którego no mimo wszystko się wywodzą hack and slash, no nie? I pompujemy go do maksimum. Więc u nas będzie bardzo dużo takich rozwiązań, które będą działały na podstawie wzięcia jakiegoś skilla i zupgrade'owania go w taki sposób absurdalny jak w takich już nowoczesnych roguelike'ach pokroju Hadesa, nie? I jeśli chodzi na przykład o tworzenie skilli, to dla mnie bardzo ważnym wyznacznikiem jest tworzenie skilli w taki sposób, żeby się ze sobą nie powielały. Na przykład to, co dla mnie jest dużym błędem koncepcyjnym gier takich jak Diablo 2, to jest fakt, że masz 5 różnych pocisków zimna. Masz pocisk zimna pierwszego poziomu, drugiego poziomu, trzeciego poziomu i to są 3 zupełnie różne skille, które są niepotrzebne, nie? I u nas, jeżeli będzie pocisk ognia, to on po prostu będzie jednym pociskiem i żaden inny pocisk w drzewku ognia nie będzie istniał, ponieważ wszystkie iteracje powinny być zbudowane wokół pierwotnego pocisku ognia, a inny skill powinien mieć zupełnie inną mechanikę działania, nie? To jest tak jakby taki główny wyznacznik dla mnie, jako osoby, która zajmuje się wymyślaniem tego wszystkiego, nie? I designowaniem tego. I owszem, jest tak, że musisz czuć jakąś progresję, że nagle używasz zwykłego pocisku, potem używasz pocisku, który wybucha, ale to powinno być zbudowane wokół pierwotnego skilla, nie? U nas mamy to tak zrobione, że masz na przykład Fireballa i Fireball przez pierwsze 4 poziomy jest normalnym pociskiem. A od poziomu 5 jest pociskiem, który wybucha na impakcie, a potem jest na przykład pociskiem, który wybucha i zostawia AOE na ziemi, które zostawia dotę, nie? A potem będzie robił jeszcze coś innego. I w przypadku takiego Diablo 2, no to bardzo często to rozwijał mody, nie? Project Diablo, Path of Diablo robiło dokładnie to samo. Z rozwinięciem pierwotnych skilli. I bo jest na przykład w projekcie Diablo coś takiego, że masz Bone Spirał Necromanty i on na 15 i 20 poziomie dostaje dodatkowe pociski, nie? Mi się bardzo podobał artefakt D3, który sprawia, że co kilka sekund masz bonus damage innego żywiołu. A no, to było spoko. To był pierścień, nie? Więc dla nas jest na przykład wyznacznikiem skali, nie? Czy że Tom jest sparaliżowany? Pierdolisz. Wyznacznikiem skali projektu dla nas jest Diablo 1. Sprawdzę, co się dzieje. Odwiedzam trafienie! A wyznacznikiem... jakby możliwości edycji buildów jest Poe, no nie? Tylko, że no nie dojdziemy do takiego etapu jak Spoe, więc
tworzymy takie iteracje, jakie mają miejsce w roguelike'ach, po prostu po kroju jakiegoś Isaaca, nie? Albo Vampire Survivors. Bo mi tego bardzo brakuje w pakiestach, tak? Zająć pozycję tego żołnierza! Czyli dawanie graczowi łatwej możliwości kierowania postaci w taki sposób, w jaki by chciał nią grać teoretycznie, nie? Czyli właśnie rozszczepianie pocisków, tworzenie z pocisków OHE. Na przykład wymyślimy taki przedmiot, który sprawia, że twoje pociski... Co mi broń zmieniło? Twoje wszystkie projectile nie są projectilami, mają instant impact na tobie, ale mają zwiększony promień rażenia o 200%. I nagle twój fireball nie jest... Kurwa, trzeba mi zmieniło broń. Nagle twój fireball nie jest pociskiem, tylko jest instant wybuchem na tobie. Z uwagi na co stajesz się tykającą bombą. I to jest taka strona tworzenia przedmiotów, w jaką ja bardzo chcę iść. I edycji skilli i ogólnie kreowania własnej postaci. Bo to jest coś, czego mi najbardziej brakowało w Diablo 4. Czyli ja chciałem zagrać czymś konkretnym, ale nie byłem w stanie wokół tego zbudować swojej postaci. Najlepsze jest to, że to jest pod względem koncepcyjnym, to jest bardzo proste do zaprojektowania, serio. 2080 ja mam. W plecaku. Dobra, popatrzmy. Jest w plecaku. Tak jest, mój stach, to co ty piszesz. Dlatego ja też na przykład nie kminię, jak można w hack'n slashu, w którym wchodzić na wyższe poziomy trudności, nie dać zmiany świata, nie? Jak można fabularnie nie zaszczepić w graczu chęci przejścia gry jeszcze raz na wyższym poziomie trudności, który sprawia, że nagle twój odbiór świata ubiera, jest, wiesz, jakkolwiek zmieniony. Czyli postaci się zaczynają zachowywać w inny sposób, może lekko inne ścieżki dialogowe, dają ci więcej wskazówek, świecie się zaczyna dziać coś innego, pojawiają się kurwa całkowicie inne moby, nie? Wszystko na to wskazuje. Notatki mają inne nawiązania fabularne. Po to tu jestem. Które mogą coś bardziej tłumaczyć. Zaczynamy. Ale no na przykład ja fabułę do Krzekala napisałem taką, że ona jest kurwa tak nieoczywista, że w niej ni chuja nie wiadomo o co chodzi, nie? Ja kurwa się dałem tak ponieść fantazji, że ja pierdolę, nie? Ja mam wrażenie, że ja trochę przesadziłem z tym. Ale to wyjdzie dopiero wtedy, gdy będziemy w stanie dać komuś grę do testowania, nie? Czekaj. Okej, dostałem właśnie info od Reginy. Ale ja napisałem tak nieoczywiste gówno, kurwa. Nie, mi się w chuj podoba, nie? Jak chłopakom to przedstawiłem i im wytłumaczyłem, o co wchodzi, to kurwa mówili, że giga zajebisty, że serio, że to jest świetnie napisane. Zajf się na przykład tym mega zajarał, ale... No boję się, że z uwagi też na to, że to jest niszowy projekt, to będzie problem z odkryciem tego, o czym to faktycznie jest, nie? Skurwysyny z Militechu gdzieś tu są. Słuchaj, po lewej są drzwi do takiej chińskiej restauracyjki. Na 80% jestem w stanie je otworzyć. Tak, no runy z Diablo 3 to próbowały wprowadzać, no. Tak, tak, tak. Ale tak było, kurwa. To nawet oni dali radę, nie? Były skille, które się diametralnie zmieniały. Tylko, że kurwa tam w Diablo 3 z runami, jak było na przykład, nie wiem, niedźwiedzie zombie, nie? To problem był taki, że to ci zmieniało skilla na drugi, który miał po prostu większy DPS, albo był kurwa lepszy, nie? I nie miałeś horyzontalnej progresji skilli. I to było kurwa tam problemy. Tam po prostu sobie wymieniałeś skilla na drugiego i essa i tyle. I to było wszystko, nie? I ty na żadnym etapie nie miałeś takiej jakby kreatywnej myśli, jak w POE często się ma, że ty kurwa połączy to z tym i będzie giga dobrze. Aha, wprowadź kod. 2137.
Kurwa, skąd miałem wiedzieć, jaki jest kod? Zamknij, wykasowała mnie z systemu. To podejrzane. Mi to pokazuje, kurwa, ja tu nie... A nie, patrz, chuj, otworzyło się, elo, on to otworzył. Ale to Dark Velvet, nie wiem, w sensie no, na Unity by to dźwignęło, nie, ale... Kurwa, to jest rzecz, która w tej grze trzeba zaakceptować, to jest produkt z lat 90, nie? Tutaj. Dobra. Czego trąco od anime, bo kurwa, dzisiaj w ogóle na Q&A to było poruszone, w sensie na czytanie komentarzy. Nienawidzę infantylności z anime. Każde anime jest tym przysiągnięte, nie jestem w stanie tego zaakceptować. Z mojej strony to już wszystko. A, jeszcze jedno. W sumie nie wiem, komu zawdzięczam życie. Jak się nazywasz? Wi. Czasem świeci słońce, czasem pada deszcz. Dziękuję. Sprawiłeś, że pogoda mi dzisiaj dopisała. Do zobaczenia, Wi. Trzymaj się, Tiny. Kurwa, ale dobrego drina zrobiłem. Ja pierdolę. Dostałam info od Tiny'ego. Jest bezpieczny. Dziękujemy za pomoc. Taki profesjonalizm lubię. Kontrakt zamknięty. No jessa. Trzy kontrakty. Kurwa, kończy to dzisiaj. Nie ma bata, nie? Widziałeś to? Nie ma bata, dzisiaj to kończę. Nie gram w dodatek, jutro nie gram w dodatek. Nie grałem na padzie, ale kurwa, chciałbym chyba zagrać na padzie, tylko ja poruszam się jak totalny zjeb na padzie, niestety. W takich grach, gdzie trzeba czasami choć minimalnie przycelować. Wydaje mi się, że chyba nawet próbowałem, jak ostatnio w to grałem. Jak już wiesz, do Kabuki przyjechał fixer z ZSRR. Ten komunista od kilku tygodni robi w Night City interesy. Nie wiemy do końca jakie, a kurwa, chcemy z ZSRR. I od razu komunista. Widać, że Polacy pisali. Do jego tajemnic. Więcej o tym facecie i całym zadaniu w załączniku. Ej, kurwa, serio? W Cyberpunku nie ma Rosji, tylko jest ZSRR? Tak, zdaj sobie sprawę, jaki jesteś. Вот тебе и ответ. Ты обманул. Правда от тебя ушла. И сделала обманутого сильнее. Да я тебя с потрохами сожру, падла! Pa. No i zdobyłem dostęp. Planujemy bardziej rozwinięty bossing przy Kalu? Nie, co ty, to nie jest coś, co jesteśmy w stanie niestety jakkolwiek zrobić przy takiej skali projektu. Chciałbym, ale nie mam bata. Nie wychodziłby ty na balkon. Ty, baba ma ostrze modliszki, nie? Essa. O chuj.
Ty, Beskidu windy nie ma, nie? O kurwi, psi synu. Dobra, jest klatka schodowa, Essa. Aha, ale... To jest moment, w którym ja chciałem giga pochwalić projekcję tych budynków, że normalnie możesz z klatką schodową gdzieś przejść, ale finalnie się okazuje, że nie możesz. Tak, schodzisz do innej windy po prostu. It happens in the blink of an eye. For those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. Jakie jest, czad, wasze ulubione słowo w języku angielskim? Moje to jest vertigo, ale mam dużo takich słów. Założę sobie jakiś słownik z moimi ulubionymi słowami w języku angielskim. Darkness, też fajne. Ja czasem tak mam, że usłyszę jakieś takie słowo i słyszę, kurwa, ale zajebiście ono brzmi, nie? To co jest? Oxygen. Fabulous. Understandable. Messiah. To jest też fajne, no. Mam drzazgę. Bardzo dobrze, przesyłam ci adres. Donny Dust. Jedź tam, nasz klient będzie czekał. Ruszam. Vi. Tak. Nie zadawaj im pytań. Nie lubią tego. Aha. Gdzie jest auto moje? Angielski ma generalnie bardzo ładne słowa, które są powiązane z religią, na przykład bishop. To jest też mega fajne słowo. Ciemna uliczka, limuzyna, panowie w garniturach. Powinienem znać jakieś hasło? Sampi. Nie pobawimy się? Dangana. Info. Jola. Lokun zungha. Sogole. Mosek tozang gama. Czytanie drzewa. Mengla. Oni. Ej, ci ludzie nie mają widocznych tych slotów na drzazgi we łbie. Czy to jest skończone? Kurwa, patrz, nie zaliczyło. Mam nadal 20 na 23, a zrobiłem kolejny, nie? Może na pierwszy musi zadzwonić do mnie? O, jest, dzwoni. Szkoda tylko, że nie zrobiłeś tego wszystkiego po cichu. Teraz pół miasta będzie wiedzieć o tej akcji. Myślałam, że lepiej się rozumiemy. No nic, kontrakt zamknięty. I poka. Regina jest. Dobra, dwa zostały. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Syn Arati Kapoor zaćpał się błyszczykiem. To nowy narkotyk, który pojawił się na ulicach Night City.
O kurwa. Ty pamiętacie moment, w którym ludzie płyli... Sprawdź załącznik, to dowiesz się więcej o samej Arati i całej sprawy. I płyn do dezynfekcji matrycy, kurwa. To był kurwa cyberpunk. Miał nazwę jakąś taką konkretną. Był taki moment, kurwa, z 15 lat temu, gdzie ludzie normalnie ćpali picie jakiegoś płynu, który był związany z oczyszczaniem tam jakichś dróg rodnych kobiet w ciąży. Ja wam nawet powiem, jaką on nazwę miał. On się nazywał... Nie Lugdola. To dobrze, że nie znacie takich rzeczy. Tantum Rosa, tak. Dokładnie, ludzie to kurwa pili. Bo to działało chyba otępiająco tak jakoś, nie? Gdzie jest ten sprzęt do zniszczenia? Jest co? Był, no, cesarz Chin, co chciał być nieśmiertelny i rtęć wypił. Tak, bo poszukiwał. To jest prawda, no. I to tak normalnie historycznie. Jego alchemik nadworny mu zrobił... miksturę nieśmiertelności z rtęci. Jest co. Głupi był, bo nie dał nikomu innemu wcześniej tego do przetestowania. O jest, samuraj leci. Dokładnie o to nam chodziło. I wiesz, nie ma co się oszukiwać. Błyszczyk pewnie nie zniknie z rynku, ale przynajmniej napsuliśmy trochę krwi skurwysynom, którzy go tworzą. A, i jeszcze jedno. Arati kazała cię pozdrowić. Jest naprawdę wdzięczna za tę robotę. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Ej, ostatni kontrakt od Reginy, Essa. Ale fajny motor, kurwa, z demonem Oni. O chuj, jaki motor zajebisty. Burn Corpo shit. Ej, chwila. To musi być zabawne, nie? Pracujesz w korporacji i robisz grę o tym, jakie korporacje są złe. Kurwa, niesamowite. Pomyślcie, że pracujesz w CDP-ie, wkurwia cię twój szef, myślisz, Jezu, ale jest zjebany mój szef. Po czym robisz, piszesz fabułę do gry o tym, jak to, jakie korporacje są kurwa złe. To czysto teoretycznie, im gorsze by były warunki, tym lepszą fabułę powinni napisać. No, Blizzard powinien napisać fabułę do tego. Czołem. Jednej z dziewczyn od Moxów coś odpaliło. Chyba cyberpsychoza. Mój klient jest zagrożony. Trzeba go wyciągnąć. Zrobisz to dla mnie? Będę zobowiązana. Szczegóły w załączniku. To jest. O kurwa, pa boss. Anna Nox. Ty nazywa się, jakby była jakąś aktorką porno, nie? Pomocy!
Kurwa, jak pomocy? Ale to ty dzwonisz. To ty! Walcz! Fajny quest na bossa. Tu jak jest stąd kurwa wyjdę, stary. Aha, sprawdź co się dzieje. Nie wiem, nie odpalałem go jeszcze. Kończę grę na 100% pierwsze. To ona żyje jeszcze. Już nie. O, patrz, tu coś jest. Hal? Żyjesz? Nie tak głośno. Ta psycholka zajmowała się nią. Aha, możesz wychodzić. No wreszcie. Już myślałem, że się tu uduszę. Masz czasem tak, że otwierasz oczy i od razu wiesz, że to będzie chujowy dzień. Że wszystko pójdzie nie tak, jak powinno. Siansy sketchu. No więc to jest właśnie taki dzień. Ja pierdolę. Masakra. Pora na mnie. Do następnego. Następnego? Oby kurwa nie. No i kurwa essa. Ładnie, ładnie. Hal bardzo zadowolony wypowiada się o tobie w samych superlatywach. Będzie jeszcze o tobie głośno i zamykam kontakt. Te motory w ogóle nie skręcają. Jest, essa. Widzowie, skończyłem wszystkie kontrakty w Cyberpunku. Kurwa, wszystkie. Skończyłem wszystkie główne wątki, z wyjątkiem chyba ostatniego questa związanego z kapelą Johnny'ego Silverhanda. Skończyłem wszystkie skanery NCPD, czyli wszystkich cyberpsycholi. Kontrakty. Wszystkie są ukończone. Ukończone. Regina Jones. Ukończone. Nie ma Chiva w ogóle. Ukończone. 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 Tu był chyba gdzieś jeszcze jeden. Tu jest. Ukończone. Okej. Okay. Wszystkie auta mam kupione. Mieszkań do wynajęcia nie ma żadnych, nie? Mam kupione wszystkie mieszkania. Zostały mi tylko takie totalnie bonusowe sidequesty na 5-10 minut, które się niczym nie różnią od... Też mam wszystkie mieszkania. Jutro widzowie robiony dodatek. Mam Cybera na kurwa 100%, kminicie to. Ale w związku z tym robię teraz save'a. I widzowie kończy streama i jutro się widzimy na streamie z dodatku. No i co wam mogę powiedzieć, kurwa? Czeternia. Zajebiście się dzisiaj streamowało. Dobre dymy były. Wyłączam dymiarkę, póki pamiętam. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. Solidne łokieto. Do zaba i essa.